Rady Gminy Wojnowie. Następnie bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Witam Wójta Gminy Chojnów, Pana Andrzeja Pyża. Witam serdecznie Sekretarza Gminy Chojnów, Panią Honoratę Tajfman-Rękoś. Witam Skarbnika Gminy Chojnów, Panią Ewę Skowską-Michalak. Witam serdecznie Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Krzysztofa Sowińskiego. Witam dyrektorów, kierowników i naczelników naszych jednostek organizacyjnych. Witam serdecznie przedstawicieli firmy EWG w Legnicy, którzy przedstawią prezentację farm fotowoltaicznych. Witam serdecznie. Witam panią inspektor KRUS Elżbietę Dziubasę, która przedstawi nam statystyki wypadków rolników z terenu gminy Chojnów. Witam serdecznie. Witam serdecznie przedstawicieli Związków Nauczycielstwa Polskiego, panią przewodniczącą Ewę Więcek, panią Elżbietę Zięcinę i pana przewodniczącego NSZ Solidarność, pana Artura Tomana. Witam wszystkich sołtysów z naszej gminy, tych nowych, którzy niedawno zostali wybrani na nową kadencję i tych starszych. Witam mieszkańców gminy Chojnów. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Sesja została zwołana w trybie zwyczajnym. Przed sesją odbyły się komisje przedsesyjne w dniu 25 marca 2015 roku. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. W dniu dzisiejszym proponowany porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, planowane inwestycje i stan dróg powiatowych w gminie Chojnów. Punkt czwarty, stan techniczny infrastruktury drogowej i oznakowania na terenie gminy. Punkt piąty, prezentacja farm fotowoltaicznych przez firmę EWG z Legnicy. Punkt szósty, informacja KRUS na temat statystyki wypadków rolników z terenu gminy Chojnów w latach 2010-2015. Punkt siódmy, sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej. Punkt ósmy, interpelacje, wnioski i zapytania. I punkt dziewiąty, podjęcie uchwał. Podpunkt pierwszy, zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania. Podpunkt drugi, w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. Podpunkt trzeci, w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie. Podpunkt czwarty, w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnów na rok 2015. Podpunkt piąty, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojnów na lata 2015-2019. Punkt dziesiąty, przyjęcie protokołu nr 6 z 2015 roku z dnia 27 lutego. Punkt 11. Sprawy różne. Punkt 12. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść coś do porządku obrad? Bardzo proszę, wójt gminy Chojnów, Pan Andrzej Pysz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wnioskuję o przyjęcie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki działającej pod firmą rolno-przemysłowy rynek hurtowy Giełda Hurtowa. I kolejną uchwałę proszę o przyjęcie do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zespołu Zakładu Opieki Podstawowej w Chojnowie Siedlibą w Krzywej. Chciałbym jednocześnie nadmienić, że oba te projekty uchwały były przedmiotem obrad komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił, aby podjęcie uchwały odnośnie regulaminu, który jest w punkcie 7, odbyło się teraz na początku, bo jesteśmy związani tutaj z pracą. Czy jeżeli to jest możliwe, to bym prosił. Panie Przewodniczący, nie jest to możliwe. My jednak podjęcie uchwał jest w całym projekcie porządku,
przyjęcia uchwał wszystkich i już wyszliśmy naprzeciw, że jest to na pierwszym miejscu, także nie ostatnia projekt uchwały, tylko pierwszy, ale będzie w punkcie podjęcie uchwał jako podpunkt pierwszy. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie wiem, czy pan przewodniczący będzie podawał do wiadomości. Tak, będzie się mówił albo poprawce. Aha, dobrze. Jeżeli nie ma więcej uwag, bardzo proszę, przegłosujemy te dwa projekty uchwał wniesione przez wójta gminy Chojnów, żeby przyjąć je do porządku obrad. Kto z pani panów rady jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I jeszcze chciałbym wnieść autopoprawkę z tego tytułu, szanowni państwo, że w punkcie czwartym, w punkcie trzecim, mieliśmy zaplanowane inwestycje i stan dróg powiatowych w gminie Chojnów. I z tego tytułu do biura rady zadzwonił pan dyrektor Dziempielewski, przeprosił, że w przyszłym tygodniu jest spotkanie wójtów i zarządu starostwa powiatowego, na którym będą omawiane inwestycje w powiecie w zakresie drogownictwa i prosił, żebyśmy omawiali stan dróg powiatowych na następnej sesji. Z tego tytułu wnoszę o wykreślenie z porządku obrad punktu trzeciego, planowane inwestycje i stan dróg powiatowych w gminie Chojnów. Oraz też jako autopoprawka chciałbym wnieść jeden projekt uchwały, który też dyskutowaliśmy na komisjach. Jest to zmiana osobowa w Komisji Budżetu, Usług i Promocji. Zamiast jednego z radnych, nasz nowy radny musi pracować, pan Janusz Tera musi pracować w komisji i tylko jest zamiana tutaj osobowa. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ja chciałbym tylko dodać, panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście, jeżeli chodzi o wycofanie tego punktu dotyczącego dróg powiatowych na terenie gminy Chojny. Bo w tym punkcie są też planowane inwestycje na terenie gminy i w związku z tym, że jak tutaj było powiedziane, że we wtorek ma się odbyć konwent wójtów i burmistrzów, na którym będą omawiane planowane inwestycje na przyszłe 4 lata, bo chcemy zaplanować sobie już te inwestycje, żeby było wiadomo, że w której gminie, w jakim czasie będą te inwestycje się odbywały. Wiadomo, że tak samo jak gmina, tak samo i powiat, żeby uruchomić jakiekolwiek inwestycje, czeka na pieniądze, które mają wkrótce, no nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, ale ruszyć i chcielibyśmy z różnych programów skorzystać, a najbardziej programu tak zwanych schetynówek, jest to Narodowy Program Przebudowy Dróg i zależy nam na tym, żeby właśnie przygotować się i z tych pieniędzy, które w roku 2014 i w części roku 2005 zostały jakby w pewnym stopniu zaoszczędzone, bo zima była taką, jaką mieliśmy. Część pieniędzy na odśnieżanie dróg powiatowych pozostaje jakby w budżecie gminy i chcemy, aby te pieniądze, zresztą tak sugerowałem też na ostatniej sesji Rady Powiatu, te pieniądze przeznaczyć na projekty, bo wiadomo, żeby przystąpić do jakiegokolwiek programu, muszą być najpierw przygotowane projekty. A pozostałe kwestie dotyczące dróg powiatowych, no to będą się odbywały tak, jak było do tej pory, że wiadomo, ścinka poboczy, koszenie traw, naprawa dróg powiatowych. Będzie to oczywiście sukcesywnie, tak żeby było to jak najszybciej zrobione. W tym roku ma być tak, że z dwóch stron powiatu mają jakby ruszyć te maszyny, które będą jakby rekonstruować tak zwanym paczerem
naprawiać te drogi. Jedna będzie maszyna od strony Prochowic, druga tutaj od gminy Chojnów i to będzie naprawiane. Dlatego była tutaj prośba o wykreślenie tego punktu. Myślę, że w kwietniowej sesji będzie już więcej wiadomo. Zresztą pan wójt na pewno też będzie uczestniczył we wtorek. Będzie pan Janusz Cygan, bo no. No ale ktoś się nie otrzyma, ale wszyscy oni mówią, że przynajmniej otrzyma. Nie wiem, ale we wtorek. Zresztą pan wicewójt Kostuń mówił, że. Wicestarosta Kostuń mówił mi, że jest takie spotkanie i ja wiem do niego. No, także myślę, że telefon jeszcze będzie do starostwa, tak? We wtorek będziemy rozmawiać na ten temat i zadecydują wójtowie, starostowie, jak będzie wyglądała budowa czy przebudowa dróg na terenie powiatu na kolejne lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo proszę jeszcze pan wójt. Panie przewodniczący, chcę poradę, jeżeli państwo pozwolą, to miałem nie mieć tego punktu, ale... No właśnie, pan przewodniczący więcej powiedział, niż by pan dyrektor powiedział. Sam rozpoczął tutaj jakby pewną dyskusję. Chciałem tylko, żeby powiadomo, że te prace będą, nie? Dokładnie, ja chciałem tylko poinformować panu przewodniczącemu, wiadomo, bo ustawialiśmy razem po prostu nasze stanowisko wspólnie z panią starostą również. Ja wczoraj złożyłem do powiatu propozycje inwestycji, które możemy razem poprowadzić. To jest budowa drogi w Koliszowie, to jest nasza propozycja. Budowa drogi w Witkowie, kolejno mamy budowa drogi Osła Stary Łom przy współpracy, Stary Łom Osła przy współpracy powiatu bolesławieckiego, gminy Gromadka, gminy Chojnów, powiatu Jagnińskiego. Oczywiście po zapoznaniu się również z kosztami, bo też na razie to są propozycje nasze, natomiast musimy znać kosztorys i nasz udział finansowy. Na pewno tych wszystkich inwestycji nie da się zrobić, ale może którąś z tych inwestycji uda nam się zrobić wspólnie z powiatem. Kolejno zgłosiliśmy również prośbę o budowę zatoczki przystankowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej, ponieważ tam jest bardzo niebezpiecznie, dzieci sobie siadają wprost na ulicę, jest to droga powiatowa. My ze swojej strony zaoferowaliśmy pomoc przy pozyskaniu ewentualnej działki czy rozmowach z właścicielami, którymi jesteśmy bliżej. I kolejno zaproponowaliśmy również porozumienie powiatowi lubelskiemu w sprawie utrzymania dróg, które my faktycznie utrzymujemy. To są drogi powiatowe, są to drogi gruntowe, jest to droga Radziechów Okmiany, jest to droga właśnie Starego Osła, jest to droga Groble Biskupi. Groble Biskupi są to drogi powiatowe, które my faktycznie utrzymujemy i tu też należałoby coś porozumienie. Tu możemy je utrzymywać, natomiast no, jakieś rekompensata finansowa nam wszystkim to należy. No i to pokrótce na razie tyle. Zobaczymy, co wyniknie z tego spotkania. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, czy ktoś jeszcze chciałby wnieść do porządku obrad, bo zrobiła się dyskusja nad punktem, którego ma nie być. Jeżeli nie, to wnoszę pod głosowanie autopoprawkę na temat wykreślenia punktu trzeciego i wprowadzenia, powiem autopoprawkę, i wprowadzenia projektu uchwały zmiana osobowa w Komisji Budżetu Usługi Promocji. Bardzo proszę, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przedstawię teraz porządek po zmianach. Punkt pierwszy i drugi się nie zmienił. Punkt trzeci, stan techniczny infrastruktury drogowej i oznakowania na terenie gminy. Punkt czwarty, prezentacja farm fotowoltaicznych przez firmę EWG z Legnicy. Punkt piąty, informacja KRUS na temat statystyk wypadków rolników w terenie gminy Chojnów w latach 2010-2015. Punkt szósty, sprawozdanie wójta gminy. Punkt siódmy, interpelacje, wnioski i zapytania. Punkt ósmy, podjęcie uchwał. Podpunkt pierwszy, zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznania. Punkt drugi, podpunkt drugi, w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. Podpunkt trzeci, w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie. Podpunkt czwarty, w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnów na rok 2015. Podpunkt piąty, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojnów lata 2015-2019. Podpunkt szósty, zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie siedzibą w Krzywej. Podpunkt siódmy, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki działającą pod firmą Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy Giełda Hurtowa.
podpunkt 8 w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu, Usług i Promocji. Punkt 9. Przyjęcie protokołu nr 6 z sesji z dnia 27 lutego 2015, roku 2015. Punkt 10. Sprawy różne. Punkt 11. Zamknięcie obrad. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad po zmianach? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 3. Stan techniczny infrastruktury drogowej i oznakowania na terenie gminy. Bardzo proszę pana koordynatora Janusza Cygana. Szanowni Państwo, dla lepszego zobrazowania tematu, który chcę Państwu zreferować, przygotowaliśmy dla Państwa i dostarczyliśmy na posiedzeniach komisji informację, która zawiera zbiór różnych danych, zdarzeń, statystyk dotyczących stanu dróg i ewidencji dróg na terenie gminy Mojnów. Ten materiał, który Państwu przedłożyliśmy, w dość dużym stopniu zobrazuje stan faktyczny, jaki na dzień dzisiejszy. Rozpocznijmy może od załącznika drugiego do tej informacji, którą Państwu przedłożyliśmy jako materiał wyjściowy. Przedłożyliśmy wykaz dróg gminnych na terenie gminy Mojnów po to, żeby mieć orientację, jaka jest skala spraw, jaki jest rozmiar tematu dróg. Z tej ewidencji wynika, że dróg asfaltowych, znaczy o nawierzchni bitumicznej lub zamkniętych masą asfaltową, na terenie gminy mamy około 32-3 km, natomiast dróg o nawierzchni szutrowej, żwirowych, dróg gruntowych to jest około 57 km. Od razu śpieszę z wyjaśnieniem, bo nawet tutaj już dzisiaj byłem pytany przez Państwa radnych, śpieszę z wyjaśnieniem zawartości tych tabel. Jak Państwo widzicie, jedna z tych tabelek, jest to wykaz dróg gminnych i tutaj jest szczegółowo podane 39 pozycji i długości, i rodzaj nawierzchni. Jak słusznie niektórzy Państwo zauważyli, nie ma w tym wykazie kilku dróg, które w rzeczywistości w stanie faktycznym istnieją. I już tutaj Państwu wytłumaczę. Te drogi, które stanowią, są drogami w rozumieniu definicji i stanowią drogę w sensie i parametrów, i klasyfikacji, posiadają nadany numer. Tutaj, jak Państwo widzicie, po lewej stronie jest numer drogi i jest wykaz szczegółowy tych dróg. To są drogi. Natomiast jest oczywiście cała masa różnego rodzaju przez nas używanych nazewnictw, że to jest droga. Natomiast w rzeczywistości w ewidencji geodezyjnej jest to działka gruntowa, która stanowi drogę. Działka może być orna, może być budowlana, może być też drogą. I de facto jest to działka, która stanowi drogę i nie można jej uznać w tej ewidencji jako droga publiczna. Z tym, że to jest już pierwsza rzecz, którą robimy w tym zakresie. W tej chwili trwają prace nad uaktualnieniem tego wykazu. Prace polegające na tym, aby te drogi, które w rzeczywistości są, one są nawet bardzo często dużego znaczenia, bo to są bardzo często drogi łączące dwie miejscowości. Sporządzamy w tej chwili wykaz takich dróg, które mają znaczenie komunikacyjne i przygotujemy dla Państwa taki zestaw proponowanych dróg. Po zaakceptowaniu przez Państwa trafi wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i Urząd Marszałkowski nada właściwy numer tym drogom i uzna je za drogę publiczną. I w tym momencie ta lista będzie w znacznym stopniu poszerzona. Ja z doświadczenia mogę Państwu powiedzieć, że te 57 km dróg szutrowych o nawierzchni gruntowej to jest zdecydowanie za mało w porównaniu do stanu faktycznego. Po aktualnieniu tych dróg, o których rozmawiamy, myślę, że ta długość dróg zwiększy się do około 100 km. Myślę, że realnym dzisiaj jest rozmawiać o tym, że gmina Mojnów posiada około 33 km dróg asfaltowych i około 100 km dróg, które mają nawierzchnię gruntową. I to jest realny stan posiadania na dzień dzisiejszy. Jak sami Państwo widzicie, rozmiar jest przeogromny. Myślę, że nawet niektórzy nie zdawali sobie sprawy z tego, że to jest aż tak długie odcinki i że to są aż tak duże ilości kilometrów.
Wraz z tym rozmiarem tych dróg pozostaje kwestia ich utrzymania w należytym stanie. Otóż gmina od wielu lat czyni wiele, czyli podejmuje różne działania, żeby utrzymać te drogi w należytym stanie. I podobnie w roku bieżącym, czy w bieżącej kadencji, również podjęto wiele kroków zmierzających ku temu, żeby ten stan dróg był należyty. Jeszcze do tego dojdę w zakresie omówienia, co zostało zrobione, co ewentualnie będzie zrobione na tych drogach. Chciałbym dodać, że mówiąc o drogach, należy rozumieć je troszeczkę szerzej, że to nie jest tylko i wyłącznie sama droga i jej nawierzchnia. To są również mosty, to są również pobocza, to są również przepusty. To jest cała infrastruktura drogowa. I bardzo często koncentrujemy się na wielu pracach, wydajemy wiele pieniędzy, nie tylko stricte na nawierzchnię drogi, ale również na te wszystkie elementy infrastruktury, które stanowią drogę albo jej otoczenie. Dlatego do tego wykazu dróg należałoby dodać kilkanaście mostów, które są na ciągach komunikacyjnych gminy. Setki, o ile nie kilkaset metrów przepustów różnego rodzaju, głównie na drogach polnych, dojazdowych do gruntów rolników, które również są w naszej gestii. I wszystkie te składniki wpływają na zakres prowadzonych prac i zakres działań prowadzonych na drogach gminy, które zmierzają do tego, żeby były jak najlepsze. Proszę Państwa, prace i działania, jakie są podejmowane, są uzależnione przede wszystkim od tego, z czego zbudowana jest dana droga, jaka jest jej nawierzchnia. I na tą chwilę stosujemy kilka metod, które pozwalają na utrzymanie tych dróg w stanie dobrym, w stanie przyjazności. My sobie zdajemy sprawę, jesteśmy realistami, że nigdy nie spełnimy oczekiwań mieszkańców, jeżeli chodzi o komfort podróżowania tymi drogami, szczególnie mówię o drogach szutrowych. Bo drogi asfaltowe, które raz zostały zrobione, dobrej technologii, one są długotrwałe, to są drogi, które na kilkadziesiąt lat stan ich będzie starczający. Więc tu nie ma takiego problemu, jeżeli większego problemu nie ma z drogami asfaltowymi, aczkolwiek również na nich prowadzimy prace konserwacyjne, o czym za chwileczkę będę mówił. Największym problemem są drogi o nawierzchni gruntowej. I tutaj, szanowni Państwo, żebyśmy nie wiem, co robili, żebyśmy nie wiem, jak bardzo byli zaangażowani w utrzymanie tych dróg, żebyśmy nie wiem, jak wiele pieniędzy przeznaczyli, to nigdy nie osiągniemy pełnego poziomu zaufania. Droga gruntowa ma ten kaprys do siebie, że zmiana warunków pogodowych w bardzo krótkim, szybkim tempie potrafi zmienić jej nawierzchnię nie do poznania. Najlepszym okresem dla nas, najlepszym okresem dla dróg są miesiące, gdzie jest sucho, gdzie nie ma wilgoci, gdzie nie ma opadu deszczu. Wtedy te prace wykonane na drogach szutrowych utrzymują się dłużej. Natomiast w miesiącach wiosennych albo w miesiącach późno-jesiennych, gdzie jest wiele opadów, to trwałość i długość naprawionej drogi jest naprawdę, naprawdę bardzo krótka. Niemniej jednak, wychodząc z tego założenia, jest krótka, więc nie będziemy woli w ogóle robić, bo po co, jak za miesiąc będzie znowu dziura, absolutnie tak nie podchodzimy do sprawy. I tak, jeżeli chodzi o drogi gruntowe, głównym sposobem utrzymania dróg gruntowych przez gminę Chojnów to jest ich równanie, profilowanie przy pomocy równiarek. Mówię w liczbie nogi przy pomocy równiarek, bo na przykład w ostatnich tygodniach korzystaliśmy z równiarki zewnętrznej po to, żeby pewne prace przyspieszyć, żeby stan dróg we wszystkich miejscowościach w miarę szybkim tempie został poprawiony. Oczywiście jedną z takich równiarek mamy na stanie gminy, ona jest oczywiście w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej, jest przez Gminny Zakład administrowana, zarządzana i dysponowana. Natomiast w okresach zmożonych prac, jak teraz były właśnie prace na drogach wiosenne, wspomagamy się wynajmem równiarki zewnętrznej po to, żeby przyspieszyć te prace. I tu również wymienialiśmy na komisjach zdania na ten temat. Państwa, mamy 23 sołectwa, 26 miejscowości i teraz ktoś musi być pierwszy, ktoś musi być 26. I jeżeli by robiła to jedna równiarka, to od tego pierwszego do tego 26 mogłoby minąć czasami 2 miesiące. I w tym momencie, kiedy robilibyśmy ostatnią wioskę, to ta pierwsza zrobiona już by była dawno zepsuta i musielibyśmy zaczynać od nas. Stąd po zimie, żeby poprawić stan dróg w sposób szybki i radykalny, po to, żeby mieszkańcy odczuli
wygodę poruszania się po nich, korzystamy z dwóch równiarek. Także równanie dróg przy pomocy równiarek jest to podstawowy sposób na ich utrzymanie i naprawę. Drugi sposób, który jest praktykowany, to jest uzupełnianie ubytków przy wykorzystaniu, mówimy to w skrócie, kamienia, to nie jest bezpośrednio kamień, to jest odpad kamienny o frakcji 0,035 i przywozimy tego 1000 ton. 1000 ton na gminę, z tym, że nawet ta ilość pozwoli tylko i wyłącznie na uzupełnienie dużych braków, tam gdzie już powstały wielkie wygłębienia, gdzie wielkie rozlewiska bardzo często, albo podłoże jest niestabilne i trzeba go zagęścić właśnie takim kamieniem. Na tych odcinkach stosujemy utwardzenie kamieni. I tutaj jest wielki ukłon i wielka zasługa sołtysów i samorządów wsi, którzy z funduszy sołeckich, które mają w dyspozycji, bardzo często przeznaczają dosyć duże ilości pieniędzy na zakup tego kamienia, który no, nawet trafia do danej miejscowości i stanowi uzupełnienie właśnie tych newralgicznych miejsc. Ja za chwilę powiem szczegółowo taką wyliczankę, którą mam przed sobą i zapoznam Państwa z cyframi, z cenami. Na razie mówię w sposób ogólny. Kolejna metoda, jeżeli chodzi o drogi gruntowe, i tu z kolei jestem nie tyle, że zmuszony, tylko z wielką przyjemnością, odwracam się w kierunku Pani Radnej Ostropolskiej i chylę czoła, bo Pani Radna Ostropolska była jednym z inicjatorów tego pomysłu. Być może nie jest to równoważne z odkryciem Ameryki, natomiast naprawdę był to wspaniały pomysł, który się zaczyna realizować w sposób naprawdę dobry. Już powiem Państwu, tutaj informacja bardzo szczegółowa do siedzących na sali sołtysów, jako polecenie do rozważenia takiej technologii. Otóż technologia jest oparta na bardzo wrażliwym i drażliwym materiale, jakim jest szlaka paleniskowa. I nawet ja osobiście, i tutaj w Urzędzie Gminy, sprawialiśmy się przez stosowanie szlaki na drogach, dlatego że jest to odpad, który no, niestety ma swoje zawartości odpowiednich składników chemicznych i takim on pozostanie. Natomiast przepisy prawa, modyfikowane od wielu lat, w tej chwili zezwalają na stosowanie szlaki jako podbudowę. Tutaj ważna, istotna rzecz. Możliwość zastosowania szlaki jako podbudowę do remontów dróg i warunek jeden podstawowy jest taki, że ta szlaka musi zostać w efekcie końcowym zamknięta z zewnątrz innym materiałem, na przykład piaskiem czy jakimś innym materiałem, który zamknie tę strukturę drogi od zewnątrz, po to, żeby szlaka nie była wierzchnią warstwą, żeby ona nie kurzyła się, nie pyliła, nie wydzielała zanieczyszczeń. I dlaczego tutaj kłaniałem się do Pani Radnej Ostropolskiej? Właśnie mieszkańcy Dobroszowa z Panią Renatą na czele zgłosili się z taką inicjatywą, wspólną inicjatywą, i to tym bardziej jest warte i godne podkreślenia, wspólną inicjatywą wykonania, no, pilotażowo można powiedzieć, bo tak traktowaliśmy Pani Radna ten odcinek jako pilotaż. Pewien odcinek wskazany przez mieszkańców. Uważam, że tak, że ten odcinek zasługuje na oprowadzanie wycieczki. Mieszkańcy samorząd wsi Dobroszów wytypował odcinek, to jest odcinek około 1300 metrów, na którym, tak jak mówię, pilotażowo zastosowaliśmy równie wykonanie naprawy tej drogi. Została nawieziona szlaka, ona została oczywiście wyprofilowana przy użyciu równiarki, nadano odpowiednie spadki, kształty, odpowiednią grubość i na to został dowieziony materiał, piasek, postułka, która zamknęła to z zewnątrz. Całość została pod swoim ciężarem, pod ciężarem kół samochodów, zajeździła się i na dzień dzisiejszy jest to droga, na której naprawdę można rozwijać prędkości, jakie komu się życzą, na ile umiejętności pozwalają. 40, tak? A nie lata powie, że 40, tak? Nikt nie wierzy. Naprawdę ta technologia się w znacznym stopniu sprawdziła. I jakie są, znaczy, co jest potrzebne do tej technologii i jakie są zalety? Technologii, żeby ona się sprawdziła i była w miarę oszczędna, potrzebne jest zaangażowanie mieszkańców. Jest potrzebne zaangażowanie mieszkańców na etapie wożenia piasku. To jest potrzebne i ze strony gminy, potrzebna jest równiarka, której no, koszty równiarki podnosi gmina. Szlakę dostarcza firma na własny koszt, własnym transportem w dowolnej ilości. Więc należy tylko wskazać drogę, firma przyjeżdża samochodami własnymi, przywozi, rozsypuje.
tylko że równiarka musi tę szlakę odpowiednio rozcielić. Mówię, tu już koszty w tym momencie spoczywają na gminie. Później trzeba dowieść piasku i tu jest wielki ukłon właśnie do mieszkańców, którzy mają sprzęt, ciągniki, nieciągniki, samochody i tak dalej. I własnym transportem ten piasek dowożą. I trzeci ukłon, trzeci nie czy czwarty niezbędny element, który tu jest potrzebny, to jest wielka dobra wola i wielkie serce kopalni Pruszy w Rokitki, które mają tutaj kilka wyrobisk na terenie gminy. I dzięki dobroci i zrozumieniu pana prezesa i sprawności wójta, przepraszam panie wójcie, i oczywiście sprawności negocjacyjnej pana wójta, jest niezbędny ten element, dlatego że to, ten materiał, ten piasek pozyskujemy z kopalni za przysłowiową złotówkę. Więc za złotówkę mamy kamień, za 30 groszy mamy kamień, mówię o tonie. Za złotówkę mamy piasek, za 30 groszy mamy szlakę, transport szlaki mamy za darmo, transport piasku mamy za darmo, pozostają nam koszty równiarki. I można 1300 metrów, które były zrobione w Dobroszowie, była to praca 3-4 dni. Droga jest naprawdę w rewelacyjnym stanie. Polecam i zachęcam innych przedstawicieli samorządu do rozważenia takiej metody. Jest to metoda trwała. Tej szlaki i tego kamienia jest tam nawiezione ponad 10 cm, a miejscami nawet dużo więcej, więc nie jest to tylko przykruszenie drogi czymś tam, tylko... Proszę, tutaj pani mi podpowiada. 27 samochodów po 25 ton takiej ilości zostały przewiezione. Są to bardzo duże ilości, jak mówię, to mamy praktycznie gratis wiele rzeczy. Także zachęcam, bo jest to metoda w miarę tania, jest to metoda skuteczna, aczkolwiek wymaga zaangażowania ze strony nie tylko urzędu gminy, ale również ze strony do mieszkańców, ze strony samorządu wsi. Tyle jeżeli chodzi o drogi szlakowe. Teraz tak, jeżeli chodzi o naprawę dróg asfaltowych o nawierzchni bitumicznej. Więc podstawowym sposobem ich utrzymania w należytym stanie to jest tak, największe ubytki, największe problemy, największe straty na drogach o nawierzchni bitumicznej występują po ziemi. Największym szkodnikiem dla dróg jest ich dwóch tych szkodników. Jeden to jest woda, drugi to jest bruz. Sama woda potrafi zniszczyć przeodrobnie drogi, a jeszcze jeżeli do tego dołączy się bruz, no to rozstaci każdą drogę jest w stanie rozstawić woda i bruz jest w stanie rozstawić każdą drogę. Dlatego jak Państwo nawet z własnych tam doświadczeń z autopsji zauważycie, wiosną drogi asfaltowe są w najgorszym stanie. I obojętnie gdzie by one były, w jakiej gminie by były, zauważacie to, że wiosną jest tragedia na drogach, później ten stan oczywiście się poprawia, do jesieni jest wszystko dobrze i znowu zima i później znowu od wiosny zaczynają się problemy. I również na naszych drogach tak to wygląda. Nasze drogi nie są wyjątkiem, one nie są inne niż wszystkie pozostałe. Dlatego ich stan i ich zachowanie jest takie jak każdy inny. I na przykład ten okres, w którym jesteśmy w tej chwili, pokazuje bardzo wyraźnie wszelkiego rodzaju ubytki, problemy wykruszenia na drogach o nawierzchni bitumicznej. I teraz jest dwa sposoby, żeby temu zaradzić. Jeden ze sposobów to jest wspomniany tu już przez pana przewodniczącego Rady Powiatu metoda z wykorzystaniem patchera. Jest to gryz kamienny, pryskany masą asfaltową. Na pewno już nieraz Państwo się spotkaliście. Wszelkie wrzery w asfalcie, wszelkie ubytki miejscowe, częściowe są uzupełniane tym gryzem i zalewane tą masą asfaltową. My to nazywamy w skrócie właśnie z wykorzystaniem patchera. Na terenie, znaczy już została wyłoniona firma, która na terenie gminy będzie dokonywała tych czynności. O, za chwilę też przeczytam co, jak, za ile. Natomiast roboty rozpoczną się od 6, jeżeli to jest poniedziałek. 6 jest poniedziałek? Aha, no to po świętach, w pierwszych dniach po świętach już rozpoczyna firma łatanie dróg u nas przy wykorzystywaniu patchera. I druga metoda to jest metoda masą asfaltową na gorąco. I ona jest stosowana w miejscach, gdzie spryskiwanie i uzupełnianie gryzem już po prostu nie skutkuje. Są to duże ubytki, duże przełomy, duże obniżenia bardzo często poziomu asfaltu i tam stosujemy wtedy nakładki czy takie wylewki, wycinane są kawałki asfaltu i w to miejsce jest wylewany asfalt normalnie metodą na gorąco z walcem zajeżdżeniem. I w ten sposób próbujemy utrzymać w odpowiednim stanie drogi gminne. Czy nam się to udaje? Myślę, że się udaje. I tak jak powiedziałem, nigdy nie zadowolimy wszystkich, do chwili, kiedy nie wyasfaltujemy wszystkich dróg, to nie zadowolimy wszystkich mieszkańców, bo zawsze będzie ich tam gdzieś jakiś słaby punkt.
Natomiast myślę, że częstotliwość, skuteczność działania, reagowanie na te wszystkie zauważone niedociągnięte problemy na drogach powoduje, że wydaje mi się, że jednak nam się to udaje. Polecam Państwu taką obserwację, jaką ja bardzo często robię, to może w moim przypadku to jest jakieś tam skrzywienie zawodowe, natomiast ja jak się poruszam po innym terenie niż gmina Chojnów, czy po innym terenie niż powiat legnicki chociażby, bardzo często zwracam uwagę na szczegóły infrastruktury swojej pracy. Po prostu patrzę na przystanki autobusowe, patrzę na drogę, patrzę na pobocza i muszę Wam powiedzieć, ku własnemu zadowoleniu, myślę, że Państwo też powinniście być zadowoleni z tego, że naprawdę nie wyglądamy źle, jeżeli chodzi o poruszanie się po naszych drogach, w porównaniu do innych miejsc, innych dróg, chociażby w powiecie. Ostatnio miałem przyjemność... Panie koordynator, w powiecie tak, ale w porównaniu do innych powiatów to odstajemy niesamowicie. Tak jest moje zdanie. Znalazłem kilka powiatów na ścianie wschodniej, gdzie... Mówimy o powiatach, na ścianie wschodniej też są powiaty. Też są tam powiaty. Ale nawet nie na zale. Kilka dni temu miałem przyjemność podróżować samochodem z inspektorem nadzoru budowlanego z powiatu, ze starostwa powiatowego. Jechaliśmy akurat na okres świetlicy i rozmawialiśmy na temat dróg. I on sam zauważył, a jechaliśmy w kierunku Strugic, gdzie z pewnym szacunkiem do pana Strugica, ale nie są tam najlepsze drogi akurat w kierunku Strugic. Już same w Strugicach są fajne, ale tam te dojazdówki już nie są takie kolorowe. I on stwierdził, że nasze drogi w porównaniu na przykład do niektórych gmin, nawet w powiecie legnickim, są nieporównywalne. Wymienił Turuję, gdzie tam jest dramat naprawdę na tych drogach. Ale mówię, to nie jest powód, żebyśmy się cieszyli, że gdzieś jest gorzej. Staramy się, żeby u nas było jak najlepiej. Robimy wszystko, żeby reagować na te słabe miejsca. I wymieniłem tylko Państwu metody, jakimi próbujemy ratować. Kilka słów na temat mostów. O ile mosty o konstrukcji betonowej, żelbetowe, które mamy na terenie gminy, generalnie zacznijmy od tego, że które mosty nas interesują, które są nasze. Otóż te mosty, które są w ciągu drogi, to są mosty nasze. Jeżeli droga jest gminna i na tej drodze jest most, to most również jest w naszej gestii i naszym obowiązkiem jest go utrzymanie w należytym stanie. Bez względu na to, czy jest nad rzeką Bredną, czy nad Czarną Wodą, czy nad Skorą, jest to most nasz, jeżeli jest w ciągu drogi gminnej. I te mosty, które my mamy, one są, jedne są o konstrukcji betonowej, szerbetowej, ceglanej, a niektóre są o konstrukcji drewnianej. To takie dwa rodzaje mostów mamy na terenie gminy. No i największy problem oczywiście, co siłą rzeczy, jest utrzymanie w należytym stanie tych mostów, które mają konstrukcję drewnianą. Drewno nie jest najtrwalszym materiałem, a jeszcze w zetknięciu z wilgocią, a jeżeli ten most jest nad rzeką, no to nie trudno, żeby nie było w nim wilgoci. Więc żywotność tych materiałów drewnianych jest krótka. No i charakteryzuje się to, że zagniewają, pękają, łamią się te konstrukcje, deski. I musimy ciągle dokonywać napraw, utrzymywać je w odpowiednim stanie, bo wbrew pozorom te drogi są naprawdę na poddane dużym obciążeniom. Ja tu mówię o drodze na przykład w Niedźwiedzicach, gdzie jest most drewniany, w Goliszowie, gdzie jest most drewniany, na kolonie Zamienice do Danieli, osadzie Danieli, dwa mosty drewniane, Zamienice Polonia, most drewniany. Tam się odbywa normalny transport, tam idzie normalny ruch, tam jeżdżą maszyny rolnicze, bardzo często o dużym tonażu. I te mosty muszą spełniać swoje wymogi. I one są naprawdę pod bacznym okiem, żeby nie doszło, bo dziura w drodze asfaltowej niewiele tam może zrobić. Owszem, można uszkodzić koło czy coś takiego. Natomiast załamanie się mostu drewnianego pod transportem może doprowadzić do katastrofy drogowej. Także te mosty są pod stałą opieką i oczywiście w jaki sposób naprawiamy. No, mosty drewniane wymieniamy elementy niszczone, usuwamy zniszczone elementy, stosujemy nowe drewno, impregnowane, wymieniając te uszkodzone elementy mostu. Kolejnym takim punktem, bardzo istotnym, szczególnie dla rolników, to głównie dla rolników jest to istotne, to są przepusty pod drogami śródpolnymi, które prowadzą głównie do gruntów rolnych, do upraw rolników. I te przepusty powodują dwojakie problemy. Po pierwsze, załamanie się przepustu uniemożliwia czasami przejazd tą drogą. Natomiast załamanie się przepustu powoduje też zablokowanie spływu wody i zalewanie pól. Także problemy i szkody są podwójne, bo albo zaleje pola, albo jest nieprzyjazne, bo akurat w tym miejscu załamał się przepust. I tu również kładziemy duży nacisk i tutaj również wielki ukłon i podziękowanie dla mieszkańców,
bo do tej pory udaje nam się z rolnikami, z mieszkańcami dochodzić do takiego porozumienia, że my kupujemy kręgi, mówimy gmina kupuje kręgi, pokrywa koszty zakupu, dowozi na miejsce, natomiast rolnicy we własnym zakresie montują te kręgi w tych drogach wyborczych. I w ten sposób wszyscy są zadowoleni. Tyle pokrótce, może nie pokrótce, jeżeli chodzi o działania, czy technologie, które używamy, metody, które używamy, żeby utrzymać te drogi w należytym stanie. Natomiast Państwo radni mają przed sobą te informacje, natomiast Państwo siedzący tutaj na widowni nie mają tej informacji. Pozwolę sobie krótko przedstawić, co udało nam się zrobić od stycznia. Z jakimś małym komentarzem do tego, co udało się zrobić, co ewentualnie w najbliższym czasie zamierzamy zrobić. Całe szczęście mamy za sobą zimę, niemniej jednak do jednych z działań dotyczących utrzymania w należytym stanie dróg jest ich odśnieżanie i pozbywanie. O tym nie mówiłem, zapomniałem, ale w okresie zimowym te drogi, o których wspominałem wcześniej, podlegają utrzymaniu, polegającym na tym, że należy je odśnieżać, należy je posypywać, żeby nie dopuścić do zasp albo do gołoleci, które uniemożliwią poruszanie. Także całą zimę sprawowaliśmy opiekę nad wszystkimi drogami. Całe szczęście zima była łagodna i niestety nie wymagało to wyjątkowych jakichś nadzwyczajnych działań w tym zakresie. Dokonano równania dróg równiaków. Na tą chwilę naprawdę zostały nam kilka dosłownie miejscowości. Głównie miejscowości z zachodniej części gminy, gdzie jeszcze równiaka nie była, gdzie jeszcze nie zostały naprawione drogi. No ale widzicie Państwo chociażby wydarzenia z ostatnich dwóch. Od dwóch dni równiaka nie wyjeżdża. Jeden deszcz, drugi deszcz, kałuże, już koniec, jesteśmy uziemieni, nie jesteśmy w stanie wyjeżdżać na drogi, a czas ucieka. Ale nie możemy nic zrobić, bo nie będziemy mieszać błota i kałuż, przepychać równiaka. Ale mówię, to już jest kwestia na ukończenie, bo postawiliśmy sobie za taki punkt honoru, żeby na święta wszyscy mieszkańcy mogli w dowolnym kierunku poruszać się dobrze przygotowanymi drogami. To jest trochę niedaleko, więc postaramy się ten termin dotrzymać. Te 1300 metrów drogi, o której wspominałem w Dobroszowie, również tutaj chwalimy się, że zostało wykonane. O, tutaj nawet ma napisane, że wykorzystano 567 ton żużla i 204 tony żwiru. Do wykonania 567 ton żużla i 204 ton żwiru. Ponadto dokonano remontu drogi Zamienice Biała. Tam mieliśmy intruzów nadzwyczajnych. Bobry spowodowały, że zapadło się kawałek naszej drogi. Pod drogą zrobimy sobie legowisko, żeremie, czy jakoś to chowało nazwę. I w pewnym momencie załamała nam się droga. I to na głębokość prawie 2 metrów zapadła się droga. Naprawdę trzeba było wykonać tam mnóstwo pracy, żeby to odbudować. Zamontowano 2 progi spowalniające w obrębie szkoły w Rokitkach. Stare zostały uległe zniszczeniu i likwidacji. Natomiast dobra droga asfaltowa zachęca do szybkiej jazdy i jeszcze otoczenie szkoły. Nie ma nic gorszego jak niebezpieczeństwo z tym związane, więc zamontowano 2 progi spowalniające. Wycięto krzaki przy drogach gminy Kierzmanowice Biała i Zamienice Biała. Dokonano wyboru dostawcy mieszanki kamiennej. To jest ten kamień, który przysłowiowo mówimy, który w tej chwili jest złożony do poszczególnych sołectw. Cena wynosi 30 zł za tonę wraz z transportem. 30 zł za tonę brutto wraz z transportem. Na co pracowania jeden samochód, bo samochód bierze około 25 ton, to jest jeden samochód kosztuje około 750 zł. Jest to bardzo korzystna cena. Jeszcze nie tak dawno płaciliśmy około 1000 zł za jedną wywrotkę. W ubiegłym roku około 900 zł, w tym roku 750. A wiadomo, że im mniej zapłacimy za jedną wywrotkę, tym więcej tych wywrotek możemy przywieźć do Państwa, do sołectwa. Także 30 zł za tonę mamy w tej chwili te mieszanki kamienne. Dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie remontu czosnowego wypaczerem słynnym, o którym mówiłem. Cena wynosi 320 zł netto za tonę, tego materiału. Zazwyczaj wydajemy około 20-25 tysięcy złotych na ten materiał, żeby całą gminę w odpowiedni sposób naprawić. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 335 na drogę gminną 840 w miejscowości Biała. Nie jest to w samej miejscowości Biała. Jest to zjazd z drogi Krawiecka Skojnowa do Lubina, zjazd na drogę naszą gminną, która prowadzi do zabudowań nowego osiedla, które tam powstaje. Tam mieszkańcy narzekają, że nie mają odpowiedniego dojazdu, nie mają właściwego dojazdu do wybudowanych domów.
A trzeba rozpocząć od tego, że my nie mamy tej drogi wpiętej do drogi wojewódzkiej, więc musimy rozpocząć od zrobienia zjazdu, a dopiero później możemy ją remontować w dalszym ciągu. Zlecono wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień na budowę przepustów na drodze gminnej, ale łączącej się z drogą powiatową obok pana Kiełbowicza w Białej. Tam są potężne kręgi, które należy wymienić. Wymiana tych kręgów również powoduje to, że z całej wioski woda swobodnie spływa i nie dochodzi do blokady i rozlewania się tak, jak to czasami było przy opadach czy przy roztopach. Dokonano naprawy dwóch mostów w Niedźwiedzicach. Na pierwszym moście wymieniono pelki, na drugim również wymieniono krawędziaki. Dokonano naprawy mostu w Goliszowie, gdzie wymieniono 13 sztuk krawędziaków. Wykonano naprawę uszkodzonej barierki na moście Czarnej Wody w Jaroszówce, którą notabene zgłosił nam tutaj pan radny Wiśniewski. Zakupiono 21 rur przepustowych. To są te przepusty, o których mówiłem. W tym roku już kupiliśmy 21 takich przepustów. Pozwoliło to naprawić nam trzy drogi, drożny przejazd trzech dróg w Niedźwiedzicach, Zamienicach i Białych. Jeżeli chodzi o, też nie powiedziałem o tym w jakimś stopniu, do infrastruktury drogowej, aczkolwiek nie związanej stricte z nawierzchnią, należą również lampy, oświetlenie drogowe. W tym roku pomijam kwestię funduszu sołeckiego, ale z środków gminnych zamontowano trzy lampy, jedną w Osetnicy, dwie w Krzywej, zlecono montaż dwóch następnych lamp, jedna w Rokitkach, jedna w Gołaczowie i już przygotowane są kolejne zlecenia. Tutaj na wniosek sołtysów po rozważeniu potrzeby. Wiem, że w Czernikowicach chyba taka lampa kolejna będzie i chyba w Niedźwiedzicach. I teraz tak, proszę Państwa, co oprócz tego, co zrobiono, co jest planowane? Mówiłem Państwu o tym, że równiarka do świąt powinna dotrzeć do wszystkich miejscowości, więc to jest w planach remontowych. Zaplanowana jest wycinka krzaków przy drodze gminnej od Dobroszowa do Michowa. Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Okniany na wysokości posesji 26. Budowa przepustu na drodze gminnej w Starym Łomie, nomen omen, również przy posesji numer 26. Remont cząstkowy dróg gminnych Paczerem, o którym już wspomniałem, to już jest w najbliższych planach. Wykonanie robót polegających właśnie tutaj, co wspomniałem, w niektórych miejscach wymaga to zastosowania mieszanki mineralno-bitumicznej, tak to fachowo się nazywa, dla mnie jest to asfalt, na gorąco. I będą naprawiane cząstkowo takie miejsca, tak, w Wierzchmanowicach, na drodze gminnej, ten niebezpieczny zakręt, o którym tutaj... W Wierzchmanowicach ten zakręt, o którym kiedyś tutaj nawet pani radna wspominała, w Rokitkach wjazd do szkoły, połączenie z drogą gminną, w Budziwojowie zjazd z drogi gminnej na drogę powiatową. I ponadto wykonywany będzie remont mostu na drodze Zamienice Osada Daniei, to jest jeden z tych drewnianych mostów, o których wspomniałem. I kolejna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, aczkolwiek to robimy, uzupełnianie dużych ubytków głębiej w niektórych drogach gruntowych. W niektórych drogach gruntowych mówimy tylko i wyłącznie o drogach poza terenem zabudowanym. Porobiły się takie duże wgłębienia, że czasami pół samochodów nie się powali. Jakiekolwiek równanie równiarki już nie przynosi żadnego efektu. W te miejsca, ale to miejscowo, nie tak jak w Dobroszowie, że na całej długości, tylko miejscowo dowozimy szlakę i uzupełniamy ten ubytek szlaku i piaskiem, ale tylko i wyłącznie miejscowo. W ten sposób została zrobiona droga w Goliszowie od boiska do kopalni Kruszywa. W dzisiejszym dniu podobną metodą jest zrobiona droga między Bitkowem a Krzywą i między Krzywą a Starym Łomem. I sukcesywnie dalsze drogi, tam gdzie będą takie przegłębienia przekraczające czasami pół metra, tak będą, taką metodą będziemy próbować im podnieść ich stan no i doprowadzić je do użyteczności. Ja wiem ze swojej strony tyle. Dziękuję Państwu za cierpliwość i za uwagę. Dziękuję bardzo Panu Koordynatorowi. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, bardzo proszę Pani Radna Ostrupolska. Odniosła do tej wypowiedzi i tutaj tego chwalenia mnie. Oczywiście jest to wszystko robione przy współudziale wszystkich mieszkańców i pani sołtys również. Tutaj akurat gmina bardzo się też zaangażowała, choć mówię, po różnych perturbacjach, rozmowach i tak dalej trwało to trochę. Udało się zrobić 1300 metrów drogi.
pozostałe drogi czekają dalej, więc myślę, że no, bo tu słyszę, że Krzywa, Witków i tak dalej, to owszem, rozumiem to, bo są potrzeby wszędzie, ale Dobrożów nie został skończony. Proszę, no właśnie, proszę mieć to na uwadze. Janka już zakończy przeorganizowanie dróg, to wróci z powrotem do Dobrożowa. Muszę powiedzieć, że taką drogą też jest taka droga w Michowie do ulicy Łużyckiej w Chojnowie. Też wymaga naprawdę takiej pracy, szlaki, wysypania szlaki. No i mam nadzieję, że tutaj pan sołtys Szczepanowski się zaangażuje też w to, bo na każdym zebraniu wiejskim jest ten temat również poruszany. Jeśli chodzi o Wycińskie Zakrzacie, bo tam jest to w planie, no, cały czas czekam na pana, który to robi, żeby wyciąć nasze zakrzaczenia, bo mówię, już termin się kończy, a jeszcze to zadanie nie zostało wykonane. Dziękuję jeszcze bardzo raz za współpracę. Oczywiście tu nie ma mojej pani sołtys, ale również dziękuję jej i mieszkańcom z tego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Bardzo proszę. Pani radna Małgorzata Lechasz. Panie przewodniczący, kolejny kontakt. Pani proponuje, nalanie asfaltu na tym zakręcie nie rozwiąże absolutnie sprawy. Dlatego, że tam, nie wiem, czy zrobiliście tak zwaną wizję lokalną, ale tam jest ten spad. I te drzewa, które tam rosną, ratują ludziom życie. I tam trzeba coś zrobić. Ja tam sugerowałam, żeby sprawdzić, czy ta droga, czy pan, który tam postawił płot, chyba już tam, czy on nie zabrał troszeczkę tej drogi. Bo jeżeli jest prawidłowo, to ja myślę, że trzeba będzie porozmawiać i nie wiem, odkupić od niego ten kawałek i powiększyć, bo nalanie asfaltu nie rozwiąże, to szkoda pieniędzy według mnie na to. No, ja nie jestem specjalistką, a zresztą pan przewodniczący zna sprawę i myślę, że trzeba było tutaj bardziej dogłębniej to sprawę załatwić. Już odpowiadam, więc pierwsze państwa uspokoić, że oględzin tej drogi dokonywał jeden z wybitniejszych specjalistów, jaki na terenie gminy operuje. To nie jest moja opinia, tylko robi to fachowiec, który no, zawodowo zajmuje się tymi rzeczami. Jeden, znaczy tak, wszystkie uwagi są bardzo słuszne. I co do skarpy, i co do pobocza, i co do tego. Tylko, że załatwienie tego globalnie, kompleksowo, kosztowałoby nas około kilkuset tysięcy złotych. Dzisiaj rozmawiamy o poprawie stanu, za kilkanaście tysięcy, a może kilka tysięcy. Więc ja absolutnie nie neguję tego kierunku, o którym pani radna mówi, tylko że pójście w tą drogę to jest kilkaset tysięcy. A my dzisiaj możemy przeznaczyć na to kilka tysięcy. Kolejna rzecz, to nie jest tylko nalanie asfaltu. W czym jest tam problem? Tam jest zakręt i wszyscy dokładnie państwo użytkownicy dróg wiedzą, że każdy zakręt jest profilowany do łuku wewnętrznego. A tam jest odwrotnie. I pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to podniesienie krawędzi tej prawej, tego łuku, bo na dzień dzisiejszy wchodzi się w zakręt i pierwsze co, jest spad na zewnątrz. I wystarczy to, co państwo mówiliście, i pani radna, i pan przewodniczący, wystarczy lekki tylko lód, minimalny śnieg siły i samochód w niekontrolowany sposób zsuwa się ze skarby. Więc chcemy podnieść tą część zewnętrzną łuku, po to, że na pewno nam się nie uda uzyskać spadku do wewnątrz, bo musielibyśmy podnieść o pół metra co najmniej nawierzchnię, ale jak nam się uda wyrównać tą nawierzchnię, do nawierzchni drogi, to już uważam, że jeden krok bez poprawy bezpieczeństwa tego łuku będzie zrobiony. Rozważany jest drugi krok, bariery energochłonne. Bo też można coś takiego zastosować. Na zewnątrz bariery energochłonne. Z tym, że tak jak mówię, wszystkie te czynności są za sobą, pociągają odpowiednie środki finansowe. I jeżeli byśmy tylko dysponowali takim potencjałem, który by nam pozwolił się skoncentrować na takim zadaniu, na pewno byśmy to zrobili w innej metodzie. No ale próbujemy tak, żeby byli i mieszkańcy Osetnicy, i mieszkańcy Dobroszowa, i mieszkańcy Zamienic, i mieszkańcy Jeszmanowic po części usatysfakcjonowani. Proszę. A może można byłoby porozumieć się z tą panią, na której posesji stoi ten płot? Może ona oddałaby, nie wiem, nieodpłatnie przedstawić jej sytuację, jaka jest. Ona tam nie mieszka, tam nikt nie mieszka w tym gospodarstwie. Tam nie wystarczyłoby dużo. Pół metra. No metr powiedzmy maksymalnie. Ostrość tej skarby. Tej skarby i to rozwiązało tę sprawę. I to jest
teraz poprawienie tego asfaltu, powiększenie tego zakresu. Jest sugestia, kolejny krok polegający na przesunięciu ewentualnie granicy drogi do łuku wewnętrznego, który będzie wymagana, tak jak Państwo podkreślacie, dobra wola właściciela tego ośrodku. Ale no, trzeba rozmawiać, oczywiście, że tak. Oczywiście, że. Dziękuję bardzo. Pan Proszek, to pan radny Jan Kozłowski. Właśnie nie, unikamy. Słuszne, bardzo słuszne pytanie i wynika bardzo dobrze, że ono padło, bo ja tego nie powiedziałem w swojej wypowiedzi. Nie wchodzimy z tą technologią do międzyzabudowanych. To są tylko zewnętrzne drogi międzyzabudowanych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak jeszcze nie widzę. Dziękuję bardzo panie koordynatorze. Przechodzimy do punktu czwartego. Prezentacja farm fotowoltaicznych przez firmę PWD z Legnicy. Bardzo proszę panie tutaj. Kilowatt godzin na metr kwadratowy do 1200 kWh na
metr kwadratowy. Jak tutaj widać na załączonej mapce, w całej Polsce można z powodzeniem instalować mniejsze lub większe systemy fotowoltaiczne i wykorzystywać darmową, ogólnodostępną energię słoneczną. Praktycznie tutaj tym żółtym kolorem oznaczone są obszary poniżej 1000 MW, kWh na metr kwadratowy. To jest dosłownie niewielka część kraju naszego. Przemiana promieniowania słonecznego na energię elektryczną dokonuje się w elektrowniach słonecznych. Do przemiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną służy ogniwo fotowoltaiczne. Fotowoltaiczne elektrownie słoneczne to najczystsza forma wytwarzania energii elektrycznej. Systemy fotowoltaiczne są wysoce bezpieczne, niezawodne, nie generują hałasu i zanieczyszczeń. Żywotność paneli słonecznych wynosi ponad 30 lat, a po 25 latach zachowują jeszcze 80% początkowej mocy. No i ważne tutaj zagadnienie, jak takie instalacje fotowoltaiczne wpływają na środowisko. Budowa i funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie tylko nie ma negatywnego wpływu na otoczenie, ale dzięki produkcji czystej energii przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. Na przykład, dla przykładu, farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW, czyli jedna z farm, którą planujemy wybudować na terenie gminy Chojnów, właśnie o mocy 1 MW, w skali roku może wyprodukować przeciętnie około 900 MWh energii elektrycznej. Wyprodukowanie takiej ilości energii w tradycyjnej elektrowni węglowej to emisja szkodliwych substancji, w tym właśnie powodującego efekt cieplarniany dwutlenku węgla. Wyprodukowanie 900 MWh energii w elektrowni węglowej oznacza emisję dwutlenku węgla wynoszącą około 0,8 tony. I teraz tak, jeśli farma fotowoltaiczna będzie funkcjonować przez 25 lat, możemy przyjąć, że jej praca przyczyni się do zaoszczędzenia emisji dwutlenku węgla wynoszącej około 20 ton. Ponadto przy założeniu, że moc farmy fotowoltaicznej wynosi 1 MW, produkowana przez nią energia zaspokoi zapotrzebowanie na prąd około 250 średniej wielkości gospodarstw domowych. I tutaj są takie następne slajdy, pokazują podział takich instalacji fotowoltaicznych ze względu właśnie na przykład lokalizację. Możemy instalować takie panele fotowoltaiczne na dachach, skośnych, płaskich, na fasadą, nad fasadą, także na gruncie i dostępne są także takie systemy mieszane na gruncie i na dachach budynku. Rodzaje instalacji fotowoltaicznych są instalacje on-grid, off-grid, instalacje na gruncie, na dachu, mikroinstalacje, małe i duże instalacje. I teraz tak, instalacje off-grid, systemy off-grid to systemy fotowoltaiczne, które nie są podłączone do sieci energetycznej. Generowane przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach i za pomocą akumulatorów jako nośników energii odróżnia ten system od systemu on-grid, gdzie energia całkowicie lub częściowo przekazywana jest do sieci energetycznej. I tutaj następny slajd pokazuje taką mikroinstalację dachową on-grid, gdzie na dachu tego budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne, które pobierają tą energię słoneczną, przetwarzają na energię elektryczną i część energii jest wykorzystywana na potrzeby własne, czyli obsługi tutaj urządzeń domowych, a część jest przekazywana bezpośrednio do sieci energetycznej. Następne slajdy pokazują takie przykładowe właśnie instalacje on-grid, off-grid, tutaj na dachu skośnym mamy. Potem mamy taką instalację mieszaną, częściowo właśnie na dachu, częściowo na gruncie. O mocy 1 MW, czyli
bardzo podobna instalacja, którą będziemy tutaj na terenie gminy Chorzów. Na terenie gminy Chorzów mamy dwie. Jedna jest właśnie o mocy około 1 MW, a druga 1,9 MW. Więc to będą takie właśnie panele ustawione na tych konstrukcjach, takich szeregach. Na powierzchni to jest gmina Chorzów, Obręb, Biała, czyli tutaj niedaleko. No i tak mniej więcej to właśnie będzie wyglądało. Będzie to ogrodzone na obszarze około 2 hektarów, a o mocy 1 MW. I tutaj na następnym slajdzie są pokazane takie możliwości mocowań konstrukcji DEPA, czyli na dachach skośnych można bezpośrednio instalować dodatkówek, na dachach płaskich są też takie odpowiednie konstrukcje i na konstrukcje naziemne bezpośrednio posadowione na gruncie. No i następny slajd pokazuje właśnie montaż takich konstrukcji DEPA na gruncie, czyli to, co będzie u nas na terenie tej gminy Chorzów wykonywane, czyli najpierw będzie się odbywało kalowanie, potem na tych słupkach będą montowane te konstrukcje stalowe, na tych konstrukcjach będzie układane, będą panele, no i tutaj następny slajd już pokazuje taką nową instalację. Proszę, mówiła tutaj o różnych instalacjach mniejszych i większych. Mniejsze instalacje, takie przydomowe na gospodarstwach agroturystycznych, to są zazwyczaj instalacje do 40 kW, ewentualnie do 100 kW. One są przyłączane na poziomie niskiego napięcia, więc nie potrzebują skomplikowanych urządzeń energetycznych. Natomiast takie instalacje, jak tutaj planujemy w Obrębie Biała, czy Chorzowie, są to instalacje, tak jak Urzędka powiedziała, jedna o mocy 1 MW, druga 1,9 MW. I one są przyłączane już na poziomie średniego napięcia. Wymaga to zainstalowania na terenie farmy stacji transformatorowej. Dlatego są ten element, taki budyneczek, z którego bezpośrednio linią średniego napięcia do stacji operatora, czyli tutaj w tym przypadku jest to Tauron, jest to energia wyprodukowana przez farmę, jest dostarczana do sieci zewnętrznej. Natomiast pozostałymi elementami farmy są panele wysadowione na konstrukcjach. Jednak panele, może niektórzy z Państwa wiedzą, niektórzy nie, wytwarzają prąd stały. Więc niezbędnym elementem każdego systemu, czy małego, czy dużego, są falowniki, które też się nazywa inwerterami, które zamieniają prąd stały na prąd przemienny. I w zależności tutaj od wybranej konfiguracji farmy bądź instalacji, może występować jeden, dwa lub więcej rozproszonych falowników, które później napięcie zmienne z tych falowników jest dostarczane kablami niskiego napięcia do stacji transformatorowej, która jest zlokalizowana na terenie farmy, a później, tak jak już mówiłam, bezpośrednio do sieci operatora. Teraz prześledzimy, jak ta fotowoltaika rozwija się na świecie. Od początku XXI wieku w wielu państwach wprowadzono subwencje na budowę instalacji słonecznych. Wywołało to oczywiście gwałtowny rozwój fotowoltaiki. Rynek fotowoltaiki już od dobrych kilku lat rozwija się coraz szybciej, a ogromne elektrownie i farmy słoneczne uruchamiane są nawet w krajach zasobnych na ropę naftową i gaz ziemny. W 2013 roku systemy słoneczne były drugim powietrze odnawialnym źródłem energii elektrycznej zainstalowanym w Europie i zaspokajały 3% europejskiego zapotrzebowania na prąd. Obecnie w tej dziedzinie przewodzą Niemcy z panelami słonecznymi o mocy 35 tysięcy MW. Na drugim miejscu plasują się Włochy z mocą 17 tysięcy MW, a na trzecim Hiszpania, która dysponuje mocą prawie 6 tysięcy MW. W 2013 roku Europa jednak straciła pozycję lidera na rzecz Azji, która ma obecnie 60% udziału w rynku. Trend wiodą oczywiście Chiny i Japonia i odpowiednio mają moc zainstalowaną w Chinach 11 gigawat, natomiast Japonia prawie 7 gigawat mocy zainstalowanej w 2013 roku. Tutaj następny slajd pokazuje taką największą elektrownię fotowoltaiczną na świecie. Znajduje się ona w Arizonie i jej moc wynosi aż 290 MW. Tak również, nie wiem.
to jest w Arizonie, tak, na pustyni, ona, tak, podejrzewam setki hektarów, to jest olbrzymia farma. A ten nasz 1 MW po białej, to jak to będzie powierzchni? Tak. Zaraz będziemy omawiać dokładnie instalacje na terenie gminy Chojnów. No to jest na pewno tutaj na obszarze pustyni, więc no, nie ma takiego efektu, ale już na następnych slajdach jest na przykład następna farma fotowoltaiczna we Francji, tak? Ta farma cała wygląda jak tamte jeziora, tak? Tutaj otoczona cała zielenią, tak pięknie współgra z krajobrazem w tych wszystkich winnicach tam koło. Takie pasma paneli pięknie też budują krajobraz, tak w ogóle w żaden sposób nie psują tego krajobrazu. Tutaj następny slajd to farma fotowoltaiczna w Bułgarii. Proszę zauważyć, że też tam wygląda jak tafla jeziora i jest bardzo blisko zabudowań, także nie powoduje żadnego hałasu, nie ma negatywnego wpływu na środowisko, nie powoduje żadnych zanieczyszczeń. Śmiało może być zorganizowana blisko osiedli zabudowań. Tak? Tutaj w Kanadzie następny slajd. Natomiast no, energetyka słoneczna w Polsce, w porównaniu z tymi zawrotnymi liczbami elektrowni słonecznych w Polsce wytwarzają dużo mniej energii. Chociaż u nas warunki na słonecznienie są takie same jak w Niemczech. Polska znajduje się na samym końcu listy krajów pod względem ilości zainstalowanej mocy w fotowoltaice. Pierwsze w naszym kraju instalacje solarne powstały w 2003 roku. Do niedawna największą moc rzędu 1 MW osiągnęła farma w Wierzchosłowicach pod Tarnowem. Największy na razie tego typu obiekt w Polsce, Podlasie Solar Park, powstaje w miejscowościach Jedwabne, Kolno, Lips i Zagroby Zakrzewo. Cały projekt zakłada budowę 5 farm o łącznej mocy około 5 MW, mającej zająć blisko 10 hektarów. 3 farmy o łącznej mocy 3 MW zostały już uruchomione w 2014 roku. Wśród nich jest instalacja w Kolnie, będąca największą instalacją fotowoltaiczną w Polsce o mocy 1,8 MW. No a my tutaj na terenie gminy Chojnów planujemy budowę około 3 MW farmy fotowoltaicznej, czyli gmina Chojnów tutaj ma szansę po prostu być w czołówce, tak, w czołówce na skalę Polski, tak. I tutaj następny slajd pokazuje właśnie tą farmę w Wierzchosławicach, też pięknie położona wśród zieleni, blisko zabudowań, nad jeziorem. Nie ma w ogóle żadnego tutaj negatywnego wpływu na środowisko, czy... I ten następny slajd pokazuje właśnie, jak od 2003 roku nastąpił praktycznie co roku coraz więcej, większy wzrost rozwoju fotowoltaiki. W 2012 już mamy 3,6 MW. No i tutaj już na terenie Chojnowa. W zdjęciu mamy zlokalizowane względem jakby tutaj miasta lokalizację naszych projektów. Miasto? Tak, tutaj jest linia kolejowa, może tak dla orientacji. I po prawej stronie to jest droga Sobina, która wchodzi, więc widzą Państwo, że farmy są zlokalizowane za jakby koloną Kołłątaja tutaj, tak potocznie mówiąc. Ale to jest na terenie naszej gminy. Tak, to jest o tym, to jest Wierzbiała. Obie lokalizacje to jest Wierzbiała. Ta farma zaznaczona na żółto to jest ta większa, po 1,9 MW planowana, natomiast ta bardziej na północ położona to jest 0,95 MW i 1 MW. Zależy, które parametry jakby tutaj brać. No to jest lokalizacja, już zdjęcie dokładnie lokalizacji, w której będą posadowione panele. Obie lokalizacje to są działki rolne, grunty rolne, jednak to są klasy niższe klasy ziemi, w związku z czym no, dla całej fotowoltaiki jest taka zasada, im gorsza ziemia, tym lepiej dla inwestycji, ponieważ nie wymaga to, nie występują tutaj koszty przy wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej. No i nie marnujemy ziemi, która mogłaby przynosić zyski w rolnictwie.
To już jest projekt zagospodarowania terenu jednej z farm. Cały teren farmy będzie ogrodzony. To ogrodzenie bardziej ze względu na bezpieczeństwo tutaj będzie służyć, ponieważ wejście na teren farmy osób, które nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, może grozić porażeniem prądem, ponieważ napięcia przy panelach są bardzo duże. Ze względu na to musi być zastosowane ogrodzenie, monitoring i oświetlenie farmy. Cały teren będzie podłączony pod instalację alarmową. I tutaj przy zjeździe z drogi gminnej, po prawej stronie mamy zlokalizowany zjazd. Zlokalizowany będzie kontener, stacja transformatorowa. To jest taki budyneczek 3 na 5 metrów mniej więcej, więc nie jest w wysokości do 3 metrów, więc nie jest to jakoś gabarytowo zaburzający krajobraz element. Wewnątrz stacji znajduje się transformator oraz pozostałe urządzenia energetyczne, więc będzie ona zamknięta, niedostępna z zewnątrz nawet w razie wejścia niepowołanych osób na teren farmy. W rzędach takich, na tych konstrukcjach stalowych zostaną umieszczone panele. Wysokość całej konstrukcji razem z panelami dochodzi do 3 metrów, więc nie jest to też element jakoś dominujący, który będzie zaburzał bądź przesłaniał jakieś widoki mieszkańców, którzy może i lubią tam patrzeć sobie na las. Po terenie farmy, pod konstrukcjami podwieszane są kable fotowoltaiczne. Są specjalne kable, które są stosowane do łączenia odcinków bezpośrednio paneli z tymi pierwszymi urządzeniami falownikami, o których wspominałam. Pozostałe linie kablowe są ułożone w ziemi. Nie są dostępne, nie powodują zagrożenia. Jedynym elementem, na który tutaj, który będzie najbardziej monitorowany, będą właśnie te kable montowane do konstrukcji. No poza tym nie jest to technologicznie budowlane, w kwestii budowlanej skomplikowana inwestycja. Myślę, że wkomponuje się tutaj w krajobraz tak samo, jak widzieliśmy na pozostałych tutaj ilustracjach. Teraz wymienię same zalety oczywiście fotowoltaiczne. Wady też? Wady nie ma. Może być wykorzystywana niemal wszędzie, ponieważ światło słoneczne jest ogólnie dostępne. Urządzenia do produkcji energii mogą być zainstalowane blisko miejsca jej poboru, dzięki czemu nie ma strat energii podczas jej przesyłania. Tutaj też na terenie gminy Chojnów miejscem wpięcia do sieci energetycznej jest właśnie ten GPZ na terenie miasta Chojnów, także też w sumie niedaleko od naszych tutaj inwestycji. Wielkość instalacji może być dostosowana do potrzeb energetycznych i dostępnych oczywiście zasobów. Działanie systemu nie powoduje zanieczyszczenia, nie ma też emisji gazów, produkcji odpadów ani hałasu oraz nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia. Wiąże się z niewielkimi kosztami utrzymania i naprawy, ponieważ w instalacjach słonecznych nie ma ruchomych elementów. Wykorzystanie terenów niezagospodarowanych do produkcji energii. Tutaj też może dodam, że w sumie taka farma jest farmą bezobsługową. Nie ma potrzeby tam przebywania ludzi do obsługi tej farmy. Po prostu pobiera energię słoneczną, przetwarza w prąd. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy na każdy grunt tak jak mam obecnać? Nie ma klasyfikacji? No właśnie są wyrzeczone. Nie, dlaczego pytam? Jeżeli gminy uwzględnią położenie tych farm w studiu, tak, w planach zagospodarowania, no to są odrolnione grunty planu, prawda? Natomiast jeżeli gminy nie posiadają planów, wtedy należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy, czyli wiadomo, że najlepsze są grunty najniższych klas, które nie wymagają wyłączenia z produkcji rolniczej, tak? Bardzo proszę, pan radny. Czy pan jest w stanie określić na przykład koszty montażu instalacji, na przykład budowy jednego hektara pójść? Jakie to są koszty, powiedzmy, wykonawstwa? Czy macie jakąś cenę? Czy raczej się przeliczono
zapytanie, czy chodzi o jakościowe panele, bo wiem, że płyty działają nie tylko na słońce, ale w ogóle reagują już od momentu światła, prawda? To jest prawda. Tak, tak. Zależy od jakości. Czy jestem zainteresowany, to jest dlatego pytam. Dla gminy.
czy gmina przeznaczyła działki oczywiście pod budowę tych farm wieczowych i czy współpracuje z gminą, z tego co widzę, tutaj panie prezentują swoje działania. Oczywiście też tak jakbyście chcieli zainwestować w naszą gminę i u nas otworzyć taki farm, tak? Rozwinąć. Z tego co wiem, to są państwa zmiany i zostały. Tak, do 20 kwietnia jeszcze można składać wnioski, studium jest na etapie końcowym, są tereny przewidziane pod fotowoltaikę, tak, kto się zgłosił, kto złożył wniosek, wszyscy pozytywnie zostali załatwieni i jeśli nie będzie jakichś poważnych wniosków, to studium zostanie przedłożone do zatwierdzenia Radzie. Natomiast to nie jest koniec, bo samo studium nie upoważnia inwestora do tego, żeby podjąć inwestycje, czyli będą potrzebne jeszcze plany zagospodarowania, ewentualnie zmiany planu. Także to jest pierwszy etap, no, ale bardzo ważny, bo studium musi być zgodne z planem zagospodarowania. Jeszcze kontynuuję. Oczywiście w naszej miejscowości są bardzo dobre ziemie, nie zdarzają się nawet drugiej klasy, ale też również takie, że 5 i 6. I może mi pani odpowie, ile miejscowości właściwie jest, znaczy można było przeznaczyć do budowy tych. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ile miejscowości, bo u nas komunikacja drogowa jest bardzo dobra. Natomiast oczywiście zgodnie z ustawą o ochronie gruntów leśnych, trzecia klasa, druga i pierwsza wymaga zgody ministra środowiska, więc i odbywa się ta zgoda w czasie procedury planu, czyli nie można wysłać pisma do ministra, żeby się zgodził na wyłączenie gruntów. Jest to procedura, która zawiera się w planie zagospodarowania przestrzennego. My mamy dużo tych klas trzecich, no drugich trochę mniej. Natomiast oczywiście firmy, tak jak pani mówią, szukają już klas gorszych od czwartej, piątej, szóstej. Proszę pani, chciałam zapytać, czy jest już ustalony podatek rolny od tych powierzchni? Nie. Nie, nie. To już jest działalność gospodarcza. To jest nierolny, tylko działalność gospodarcza. Tak, to prawie gmina naprawdę na jeszcze może powiem, bo ostatnio orzecznictwo się pojawiło w tej sprawie sądowe i właśnie produkcja prądu jest traktowana jako przemysł. Czyli muszą być w planach tereny ujęte pod przemysł i nie można niestety tego zmienić, ani jakoś obejść. Są to, mają być to tereny przemysłowe. Czyli też nie można gdziekolwiek ustalić tych planów. Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszek. Szanowny panie, no bardzo się cieszymy, ja się bardzo cieszę, że nasza firma chce tutaj zrealizować tą inwestycję na terenie naszej gminy. Na pewno będzie to z korzyścią i dla środowiska, i dla budżetu gminy, no i chyba dla nas wszystkich. I ja mam jeszcze takie pytanie. Czy wy jesteście, drodzy państwo, inwestorem czy wykonawcą? No to też jest istotne, prawda, z kim tutaj rozmawiamy. I co to jeszcze krótko reguluje, jeśli mają mówić? Farmy fotowoltaiczne, no to
to mi tam nie chodzi. Gorszy
gorszych statystykach. Z uwagi też na to, że państwo, że państwa gmina jest gminą dużą, tak? Nie mamy co ukrywać, to jeżeli chodzi o ilość osób ubezpieczonych, to zazwyczaj to są dwie normalne gminy, takie jak Miłkowice, Zatoryja, Wielczynka, które mają około 400 osób, 600 osób ubezpieczonych, natomiast u was jest ponad 1000. Pani Joanna, inny program do prezentacji slajdów niż ja, więc będę musiała się posłużyć, nie mogę na razie rozwinąć prezentacji z uwagi na to, że chcę państwu pokazać statystyki dotyczące wypadków i mogę to zrobić tylko w ten sposób, rozszerzając swój wykres. Więc jeżeli chodzi o rok poprzedni, co do wypadków, jak państwo zauważycie, rzeczywiście ten poziom góruje, tak? I tylko zrobiłam te gminy, które macie te tak zwane głosu komina, tak? Czyli te, z którymi sąsiadujecie. I możecie państwo zobaczyć, że w Gromadce było 4 wypadki, Krotoszyce 6, Miłkowice 6, Złotoryja 11, Zebrodno 10 i Warta Bolesławiecka 7. W tamtym roku był po raz pierwszy w historii głosu Legnicy, zdarzył się taki przypadek, że na terenie gminy Wielczynka był tylko i wyłącznie jeden wypadek. To była taka gmina jak wasza, że było 17-18 wypadków w tamtym roku, tylko jeden zgłoszony. Mam nadzieję, że w 2016, bo w 2015 już na pewno nie, bo mamy już trochę wypadków na terenie gminy Chojów. Dzisiaj wracam z dwóch od rana. No na Krybrzywce, właśnie na Krybrzywce robią. Bo to jest stricte typowa, na Kunicach mogłabym się zdziwić, że nie robią, ale Krybrzywka to jest stricte rolnicza gmina, nie? Ja sobie tak posługuję troszeczkę z tymi slajdami. Co do wypadków na terenie gminy Chojów, w latach 2010, bo tak statystykę zawiązałam, żeby nie cofać się bardzo w przeszłość, ale żebyście państwo mieli podgląd na te lata poprzednie. Na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych 4 wypadki na terenie gminy Chojów. Natomiast w latach poprzednich możecie państwo zobaczyć, jak wykres tą sytuację pokazuje. 2010-15, 2011 już jest 121 wypadków, 2012-19, 2013-23 wypadki, 2014-22 wypadki i 2015 to są już 4, a dopiero zamknęliśmy pierwszych wypadków, tak? Dopiero rolnicy na dobrą sprawę ruszyli do pracy. Najczęściej i tutaj też, tu już może rozwinę tą prezentację, bo już w 2014 roku, jeżeli chodzi o podział na ilości wypadków, które zaistniały, tak to one się rozkładają na poszczególne miejscowości. Najwięcej wypadków za Zamienicę, Konradówka, Niedźwiedzice, natomiast Witków, Mików, Obmiany, po 2 wypadki. Dobroszów, Stary Łom, Kołaczów, Rolet, Skupin, Jaroszówka, Doliszów, Krzywa, po 1. Tutaj, jeżeli państwo spojrzycie, to się wydaje na dobrą sprawę, że co to jest jeden wypadek, tak, na takiej dużej miejscowości jak Krzywa, na takie duże miejscowości, ale zapewniam państwa, że wypadek do wypadku i robi się taka statystyka, którą państwo widzieli. Najczęściej dochodziło do tych wypadków i to też nie jest niespodzianką, bo najczęściej rolnicy ulegają wypadkom i to na terenie 19 gmin, które obsługuje, upadają po prostu, tak? Przemieszczając się, schodząc, wchodząc, upadają. Tych wypadków na terenie gminy Chojów było 10 w tamtym roku, wypadków przedmiotów było 2. Pochwycenia, uderzenia, przeszczęście, ruchome maszyn i urządzeń 3 i uderzenie, pogryzienie, przygniecenie przez zwierzęta 1. Tutaj brakuje jednej tabelki, ponieważ jest jeszcze... Coś u pani Joli, tuszę. No ja nie wiem, właśnie coś tutaj... Jak po grudzie. Ani tyle to proszę nie mówić, bo będę wnioskować o kupienie nowego. Nie no, mam nadzieję, że tak szybko nie.
które na terenie gminy Chojnów podczas postępowań wypadkowych robi, pozwoliłam sobie tak stricte w slajdach to zawrzeć. Jak to wygląda w uderzenia, przygniecenia, pogryzienia przez zwierzęta, tutaj zasadniczą przyczyną jest zła konstrukcja tych budynków inwentarskich. Rzadko zdarza się, żeby dwie krowy były w hali o wartości 2 miliony, tak? Zazwyczaj to jest brak korytarza paszowego, konieczność wchodzenia pomiędzy zwierzęta przy podawaniu karty, czy też tak jak dzisiaj, no nie uwaga, bądź może brawura rolnika. Tutaj są przykłady kilku, dosłownie kilku zdarzeń wypadkowych, które miały miejsce na terenie gminy zarejestrowanych na tym roku. Rolnik lat 26 jechał samochodem osobowym drogą publiczną do sklepu po części zamiennej wyciągnika. Został uderzony przez innego użytkownika drogi, doznając urazu kręgosłupa. Wypadek został spowodowany przez innego użytkownika drogi, stąd został uznany, a wypadek miał miejsce w Chojnowie koło policji na tej drodze. Rolnik lat 55 szedł po śliskiej i odśnieżonej zamarzniętej na wierzchni gospodarstwa rolnego. Poślizgnął się i upadł, doznając urazu lewej ręki. Mówię, to już jest jak mantra, bo powtarzane niejednokrotnie. Dzisiaj też byłam na wypadku rolnika, który ma książkowy wypadek po prostu. Stał na podejście sadzarki do ziemniaków i dokładał po kolei do radewek ziemniaki. Zaginęło dłoń, taśmą ciągnie i skończyło się na zmiażdżeniu chyty. Czemu chyty? No taki bardzo książkowy wypadek, bo to jest akurat dla wychowawca takiego jak dla mnie, tak to przeczytać stricte cytat z książki. A rolnik lat 59, szła na karmić grób, poślizgnęła się i teraz już nie cofnę. Potem komputer pani Joli. Więc przechodzimy dalej. Rolniczka lat 50 schodziła po betonowych schodach nieposiadających poręczy do piwnicy po ziemniaki dla trzody. Krzywo stanęła na jednej ze stopnic, straciła równowagę, wypadła, doznając urazu ręki prawej. Dlatego mówię, te wszystkie wypadki, jak Państwo zauważacie, to są po prostu upadki, tak? Tylko upadki klasyfikujemy różnie, więc mówię, stąd ta największa ilość. Rolniczka lat 51 w pośpiechu zamykała drzwi kurnika, przytrzasnęła sobie metalową zasuwą w dłoń, doznając jej urazu. Chciała szybko zamknąć drzwi, ponieważ zwykle to jest odniechowy, chciała skoczyć na Tak niestety jest. Mówię, tutaj też musicie Państwo...
niestety wyglądać. Najciekawsze jest to zdjęcie ostatnie, nie wiem czy Państwo zauważycie. Tam rolnik pragnął mi, zasugerował może, tak, że to w ramach masażu. Wiecie, że nie trzeba krowy tam w żaden sposób, ona o sufit się ociera z uwagi na jego robotnika, który znajduje się. Widzicie Państwo? Może światło już nie wiem. To są te nieszczęsne drabiny używane w gospodarstwach jest i schody. Będzie też jedna drabina też w porównaniu do tak, później już w tej części jak powinno być i to też jest drabina z magazyny środków chemicznych. Najczęściej to się dzieje
tak, że one są albo w garażach, albo w shopach, albo w komórkach. Gdzieś się znajdują w gospodarstwie rolnym, tam gdzie są pod ręką. Najczęściej nie są zamykane tak, jak być powinny i ja mówię, no te magazyny to już to mówię, to jest pobożne życie, które twórca, żeby tam było napisane, tak? Natomiast jeżeli ono jest w pomieszczeniu tylko zamkniętym, naprawdę to już dużo daje. Na pewno słyszeli Państwo w mediach informacje na temat zatruć, tak, środkami chemicznymi. Okazuje się, że Warszawa od tamtego roku, od drugiego kwartału prowadzi statystykę dotyczącą wypadków, które powstały na skutek zatrucia się środkami chemicznymi. Okazuje się, że tych zatruć jest na tyle dużo, że należy stworzyć osobną statystykę dotyczącą tych wypadków. I to nie są tylko spożycie bezpośrednie, tak? Wystarczy, że nie ma odzieży ochronnej, nie ma środków ochrony indywidualnej typu półmaska, okulary i no i wypadek gwarantowany. To co mówię, tak? Kompletna odzież ochronna podczas pracy z pestycydami. Ten kombinezon, który można prać, on kosztuje, proszę Państwa, wczoraj kupowałam dla rolników na drony, kosztuje 11 zł brutto, więc to naprawdę nie są jakieś ogromne pieniądze, a jest wielokrotnego użytku. To nie jest tak, że zakładamy, ściągamy, rzucamy, tak można go bez żadnego problemu brać. Okulary rzędu 3-4 zł, rękawice pasoodporne rzędu 7-8 zł, więc mówię, to jest wydatek rzędu 20 zł, a naprawdę jak wiele daje. I to, co stało się już rutyną, że rolnik mimo tego, że ulega wypadkowi, nie zgłasza go niezwłocznie do KRUS-u, tak? To jest też i problem dla rolnika, ponieważ im wcześniej zgłosi, tym więcej okoliczności możemy wyjaśnić, tak? Im więcej okoliczności może potwierdzić to, co mówi rolnik, czy też to w jaki sposób zaistniał wypadek. Więc jeżeli już ulegnie wypadkowi i tutaj wielki ukłon w stronę Państwa sołtysów, żeby o tym przypominać, tak? Żeby jeżeli na zebraniach wiejskich to mówię, to przypominać o tym, że nawet jeżeli rolnik ma wątpliwości, że może to być uznane za wypadek w gospodarstwie rolnym, po to jest inspektor KRUS-owski, żeby o tym zadecydował, tak? Natomiast mówię, samo zgłoszenie musi się dokonać jak najszybciej. Teraz mam akurat nie na terenie gminy Chojów, ale na terenie gminy Paszowice mam wypadek zgłoszony po 1045 dniach. Szczerze Państwu powiem, nie mam co udowadniać, naprawdę. Nie mogę pomóc temu rolnikowi, bo nie dość, że nie ma niczego, bo stwierdził, że teraz to będzie produkcja tylko roślinna. Wcześniej miał produkcję zwierzęcą. To sprzedał tak zwanym góralom wszystkie zwierzęta, które miał, więc de facto nie dostał faktury, która by potwierdzała to, że zwierzęta były w gospodarstwie. No i później z takim rolnikiem, jak Państwo rozmawiacie, no to wiadomo, co on na KRUS mówi, tak? Że złotówki nie dostał, bo. I teraz pytanie, po co? Bo kto zawinił, tak? Dlatego mówię, to późne zgłoszenie też się może w jakiś sposób odbić się na rolniku. Nie zawsze, bo był przypadek, że rolnik zgłosił po 3 latach wypadek przy produkcji kwiatów ozdobnych i na jego szczęście wnukowie zrobili zdjęcia szklarni, które były. Więc to też potwierdzało to, że te szklarnie były, de facto mógł się zajmować tym. Tylko mówię, no to jest więcej kombinacji dla rolnika udowadniania i dla nas jako dla inspektorów. I to co mówię, zbędna zmowa w zgłoszeniu może mieć wpływ na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, tak? Ustawa nasza nie mówi o tym, nie ogranicza czasu zgłoszenia wypadku. Można to, niby mówi się o 6 miesiącach, natomiast stricte nie ma podanego terminu, do którego można zgłosić, tak jak Państwo mówiliście, po tym 1045 dniach. Ale no mówię, no później mamy i strona rolnika i z mojej strony jest to naprawdę bardzo utrudnione. To ja tyle, proszę Państwa, miałam mówić tylko o gminie Chojnów, więc się rozwinę na ten temat. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za umożliwienie mi prezentacji. A ze swojej strony spokojnych, wesołych, zdrowych, zbliżających się niebezpiecznych świąt Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy...
może z Państwa jakby jakieś pytanie? Jeśli nie, to serdecznie dziękuję. Jeśli nie, to przechodzimy do następnego punktu. Punkt 6. Sprawozdanie punkta gminy z działalności międzysesyjnej. Państwo radni otrzymaliście to sprawozdanie. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na sprawozdanie. Tak, że sprawozdanie jeszcze nie było. Pozostałe jest sprzedane. Ale mimo wszystko. Jeżeli nie widzę, przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje, wnioski i zapytania. Bardzo proszę o składanie interpelacji, wniosków i zapytań. Bardzo proszę, pani radna Małgorzata Ablecha. Mam jedną interpelację. Zwracam się z prośbą o ścięcie suchy bardzo grubych gałęzi. U nas w parku przy świetlicy są drzewa, to są bardzo wysokie drzewa i tam są suche konary i one, a tam jest boisko, dzieci grają w piłkę, bo tam jest boisko oraz tam również organizujemy nasze doroczne święto, wisiady w Nocy Świętojańskiej i nie wiem, to chyba strażacy będą pogrzebni, tam go zaczyściły, tak naprawdę. Trzeba, bo inaczej tego nie zrobimy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych? Pani radna. Drzewa lipy, które rośnie są w świetlicy przy blokach. Tam są trzy lipy, dwie już są przycięte, jedna jeszcze została i te gałęzie stworzają bardzo dużo lepsze. Dziękuję bardzo. Panie radny. Pan radny Jan Wiśniowski. Składam interpelację o pilną naprawę wyrwy na drodze asfaltowej gminnej w miejscowości Jaroszówka. Po prostu tam jest kurzawa pod spodem, wysadziło. Dzisiaj tam byłem, podniosło asfalt na wysokość około 30 cm na odcinku 2 metrów, to tam samochód jadący może się przewrócić na tym. Kolonia Jaroszówka. W Jaroszówce droga 154. To jest koło pana Kuczy, mniej więcej na tym łuku przed Babulą. I drugą interpelację składam, praktycznie z zapytaniem, wnioskiem. Szanowna rada, pan wójt. Wyraźnie zgodę na zorganizowanie drużynek gminnych na terenie wsi Zamiennickiej. Czekałem na wniosek. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Bardzo proszę, panie przewodniczący. Właśnie dotarła ta interpelacja do tych obrad. Na wtorek. Chodzi o uzupełnienie pobocza drogi asfaltowej powiatowej. Tam naprawdę biegnie pod tą drogą przepust. I powiat, zarząd dróg wie o tym, bo postawili znak zmęczenie drogi. I tyle. I ten znak tak jest szał. I to tak stoi już, nie wiem, rok, może dłużej. Ale to jest naprawdę coraz bardziej się pogłębia i zarywa się ta droga. Także ja bardzo proszę o przekazanie moich interpelacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Bardzo proszę pan radny Ryszard Wójcik. Wysoka Rado, panie wójcie. Ja mam pytanie do pana Janusza Cygana. W sprawie naszej kładki, czy coś do przodu się ruszyło, czy nie? Proszę, bardzo proszę. Bardzo dobrze pan radny trafił, bo można użyć takiego sformułowania, że się ruszyło. Wczoraj w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy maila od projektanta, który zajmuje się projektowaniem tej kładki z czwartą już wersją projektu. Jest to wersja, która już jest akceptowana przez Wrocławski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w zakresie terenów zalewowych po przeciwdziałania, znaczy, powodziowych, zalewowych terenów. Akurat ta kładka jest zlokalizowana na takim terenie i musi spełnić określone wymagania. I ten projekt, który w tej chwili został zaproponowany, uzyskał pozytywną opinię. Także sprawa jest o tyle w dobrym kierunku idzie, że niedługo powinniśmy posiadać projekt techniczny tej kładki. Co dalej? Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Może Państwo są wyśli? Jeżeli nie, to ja jeszcze mam trzy interpelacje.
Pierwsza interpelacja dotyczy właściciela działki, to jest Poczta Polska w Rokitkach. Jest to budynek opuszczony, ale właścicielem jest Poczta Polska. Oni tam próbowali go sprzedać, nie udało się. I z tyłu, za tym budynkiem jest po prostu metrowe takie trawy. To jest przy drodze tej, gdzie trzeba liczyć się z tym, że turyści za miesiąc, dwa zaczną przyjeżdżać i nie będzie dużego powodu do tego, żeby się tam spaliło. A do tej trawy przylegają dwie takie drewniane jakieś tam szopy czy garaże. No i bardzo bym prosił, żeby zobligować, to po prostu chcę, żeby pismo wyszło z gminy, zobligować Pocztę Polską do wykoszenia, doprowadzenia do takiego stanu, jak powinno być. Drugą moją interpelacją jest naprawa zjazdu. Może to też nie dotyczy tutaj naszej gminy, wykonywanych prac przez naszą gminę, bo to jest z drogi wojewódzkiej na naszą drogę gminną. Tam był wykonywany asfalt, nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej, a po prostu skrzyżowanie z naszą drogą nikt nie ruszył. I po prostu z tej drogi gminnej ani ciężko jest wjechać, no i zjechać na nią. To jest do Państwa Kami, zaraz za Czarną Wodą. Pierwsza jest droga w prawo, ja tutaj pisemnie wyjaśnię, w którym miejscu. Jeszcze zgłosili się do mnie mieszkańcy Rokitki tutaj przy wjeździe z Chojnowa, też przy drodze wojewódzkiej, z prośbą, żeby napisać do Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg o ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę dla samochodów ciężarowych. Przy wjeździe tutaj, jak się z górki zjeżdża tylko i wyłącznie do Rokitek, w samym tylko terenie zabudowanym, bo ja wiem, że ja jestem zdecydowanie za tym, żeby samochody ciężarowe jeździły i woziły tego zbiru jak najwięcej, ale no tam te budynki się po prostu no całkowicie załamują się, bo przy dużej prędkości tam jest z góry, zresztą pod górę oni się też rozpędzają, tylko że pod górę jadą na pusto, a z góry jadą jednak obciążone te samochody, no i przy dużej prędkości to jest, no, no taką mają prośbę. Też bym nie wiedział, jak się, nie zależy to od nas, tylko od wojewódzkiej dyrekcji. Ja bym miał tyle. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych? Nie ma? Jeżeli nie ma, przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu ósmego, podjęcie uchwał. I podpunkt pierwszy jest to zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania. Przedwczoraj były komisje, na tych komisjach spotkaliśmy się z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Solidarny. Są tutaj dzisiaj Państwo na sesji, przysłuchują się. Była to bardzo gorąca dyskusja, ale i trochę merytoryczna. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby coś w tym temacie jeszcze powiedzieć. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Ja chciałbym złożyć oświadczenie. Jako przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i MSZZ Solidarność, zwracam się reprezentujących pracowników gminy Światy. Prosimy o przyjęcie zmian w regulaminie. Przypominamy, że porozumienie 7 listopada 2014 roku zostało zawarte zgodnie z prawem z przedstawicielami legalnej władzy, a zakończone zostało sporządzeniem stosownego protokołu uzgodnień. Z przykrością informujemy, że w przypadku braku pozytywnej reakcji na wyżej wyartykułowaną prośbę będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki prawne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie widzę, przystępujemy do głosowania. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Nie widzę. Kto jest przeciwny?
Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została odrzucona. Przechodzimy do podpunktu drugiego. W sprawie zmian budżetu Gminy Chojnów na rok 2015. Także na komisjach przedsesyjnych radni przyjęli projekt uchwały bez uwag. Czy teraz są chętni do dyskusji? Nie widzę. Proszę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. W sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Chojnowie. Tutaj też radni przyjęli projekt bez uwag. Czy są chętni do dyskusji? Nie widzę. Podaję pod głosowanie uchwałę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu czwartego w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojnów na rok 2015. Też ten projekt uchwały był dyskutowany na komisjach. Radni nie powinniśmy żadnej uwagi. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu piątego w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym na lata 2015-2019. Też projekt był omawiany na komisjach. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Czy są chętni do dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu 6. Zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą w Szybach. Też był projekt omawiany na komisjach. Radni nie wnieśli żadnych tutaj uwag. Czy są chętni do dyskusji? Nie widzę. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu 7. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki działającą pod firmą rolno-przemysłową Rynek Hurtowy Giełda Hurtowa. Też było to omawiane na komisjach. Radni nie wnieśli żadnych uwag. Czy są chętni do dyskusji? Nie widzę. Podaję projekt pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Przechodzimy do podpunktu 8. Zmiana stanu osobowego Komisji Budżetu, Usług i Promocji. Jestem tutaj, tak jak na początku tłumaczyłem, że miesiąc temu, niecały miesiąc temu został przesiężony nowy radny i tylko jest zmiana osobowa. Zamiast pana Zbigniewa Oszulaka w tej komisji będzie działał pan Jan Sztera. Nie było, że pan Sztera, Jan Sztera. Radni zapoznali się z tym projektem, nie wnieśli żadnych uwag. Czy są teraz jeszcze chętni do dyskusji na ten projekt uchwały? Nie ma. Poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dobrze. Przechodzimy do punktu 9. Przyjęcie protokołu nr 6 z sesji z dnia 27 lutego 2015 roku. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu z 6 sesji?
Jeżeli nie ma żadnych uwag, tak, no to Rada przyjęła ten protokół. Przechodzimy do punktu 10, sprawy różne. Bardzo proszę, czy są Państwo radni, otwieram dyskusję w sprawach różnych. Ja chciałam zabrać głos. Bardzo proszę. Ja chciałam zabrać, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, do sytuacji, która miała miejsce przed chwilą. Ci Państwo, którzy określali się, że oni są wykształceni, na pewno pamiętacie moje zapytanie, że osoba pracuje 40 lat, zarabia 1470 zł. To nie było, ja wiem, że nie dotyczyło ich jako nauczycieli, ale osoby, które pracują, które są sprzątaczkami, które gotują, one też zajmują się dziećmi i one tak samo wpływają na wychowanie tych dzieci. Ci Państwo mówili, że oni są wykształceni. Ja specjalnie zadałam pytanie, to było tak bez kontekstu, tylko na to pytanie moje odpowiedział Pan Przewodniczący, bo on im powiedział, że oni zarabiają dużo i oni nie powinni w ogóle o to walczyć. Nikt nie walczy o tą kadrę techniczną. I ta kadra techniczna może nie jest wykształcona jak ci Państwo, tylko nie wiem, czy ta kadra by tak wyszła i trzasnęła drzwiami. I to świadczy o nich. A nie wiem, myślę, że nie wiem, czy to jakiś oddzięk, ale ich zachowanie nam nie wskazuje, żeby oni dostali te 40 zł. A dziękuję bardzo, Pani Radny. Cieszę się z tej wypowiedzi. Bardzo proszę, czy ktoś z Pani Panów Radnych może jakiś gości, a może są piśmi, może nowi są piśmi. Bardzo proszę, ja taki wniosek tutaj do Pana Przewodniczącego i do Pana Wójta, czyli warto mi się zastanowić, żeby doprowadzić do tego wspólnego spotkania Rady i nowymi sołtysami, gdzie moglibyśmy się poznać i wymienić jakieś doświadczenia, czy uwagi, coś w tym sensie, Panie Wójcie, proszę o takie spotkanie. Nowi sołtysi są otwarci. Rada też. Panie Przewodniczący, myśmy z Panem Wójtem już rozmawialiśmy i chcemy, tak żeśmy wstępnie myśleliśmy nad tym, żeby powrócić do czegoś takiego jak Dzień Samorządowca, które zawsze się spotykali, sołtysi, pracownicy, radni, żeby to z powrotem powróciło w fajnej, wspaniałej atmosferze. No i zawsze propozycja wspólnego wyjazdu za prywatne... Tak jest, tak jest. Dobrze, jeżeli nie ma więcej w sprawach różnych, ja mam kilka, dwa podziękowania. Dostaliśmy życzenia świąteczne od Szkoły Podstawowej w Starym Głowie i od Szkoły Podstawowej w Krzywej. Za to serdecznie dziękujemy. To dla całej Rady tutaj, dla nas wszystkich. Jeszcze mam taki komunikat, wiecie Państwo, że odbyły się teraz konsultacje w miejscowości Biała i Biała Kołontaja. Kołontaja, przepraszam bardzo. Pan Wójt uczestniczył, jeszcze część pracowników. Ja bym, Panie Wójcie, w dwóch zdaniach bardzo bym prosił, żeby tam było, jak to się odbyło wszystko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odbyły się dwa spotkania konsultacyjne dotyczące zmiany granic sołectwa Biała. Był taki wniosek, który był poparty 56 podpisami, który wpłynął do Pana Przewodniczącego i do mnie. Z nową matką taką podziałą, jakby część kolonii Biała miała wejść w skład sołectwa kolonii Kołontaja. Taki był tutaj wniosek 56 osób. Zgodnie z procedurami rozpoczęły się konsultacje społeczne, które odbyły się w tym samym dniu i na kolonii Kołontaja w miejscowości Biała, bo to dotyczyło sołectwa Biała. W pierwszym spotkaniu konsultacyjnym na kolonii Kołontaja uczestniczyło około 30 osób i odbyła się taka ankieta przeprowadzona przez naszych pracowników, panią Iwonę Rosnowską i panią Annę Kozak. Były też obecne osoby, które specjalizują się właśnie w konsultacjach społecznych, bo to była taka jak gdyby konsultacje były miały charakter szkoleniowo-pokazowy też na tym przykładzie właśnie tutaj naszych sołectw. Była dokumentowana ankieta, czy dany mieszkaniec jest za tym, aby kolonia zmieniła swoje wojsko z
granicę, jest za, przeciw lub nie ma w tej sprawie zdania. I w wyniku głosowania tej ankiety większość mieszkańców, zwłaszcza większość mieszkańców kolonii Pomontaja odpowiedziała się przeciwko zmianie granicy OSA. Kolejno o godzinie 18 odbyły się również takie konsultacje w miejscowości Biała. Dlatego miejscowości Biała, bo kolonia Pomontaja formalnie jest częścią, nie kolonia Pomontaja, kolonia Białej, jest formalnie jest częścią Białej, bo przecież blisko kolonii Pomontaja jest do Białej ma 2 km. Również odbyła się konsultacja, natomiast zainteresowanie było bardzo małe. Chyba około 11 osób uczestniczyło tutaj w całym tym spotkaniu. I jedna osoba była za zmianą granicy, pozostałe osoby były przeciwne. Także tutaj konsultacje pokazały, że nie ma chęci do zmiany granic, dlatego nie będziemy tutaj wstrzymać żadnych procedur, ponieważ społeczeństwo się wypowiedziało przeciw. Chociaż odsetek takiego. Brał udział to niewielkie, ale przy konsultacjach naszej gminy, nie przy ekspozycjach, ponieważ mieliśmy takie wrażliwe tematy jak kwadry wiatrowe i też mieliśmy 6% frekwencję, czyli tutaj musimy wszystko robić, żeby edukować społeczeństwo, żeby jednak ta świadomość wzrastała i żeby mieszkańcy mogą zdecydować, to jeżeli Rada ma podejmować jakieś decyzje, to ciężko jest przy odsetku, nie wiem, 6%, 8-10%, żeby zrobić sobie opinię na temat zdania mieszkańców, bo skoro nawet jedna dziesiąta nie bierze udziału, to ciężko jest zrobić tak naprawdę coś mieszkańcy wszyscy myślą i Rada nie ma nigdy wytyczy do tego, czym się kierować w tej sprawie. Dziękuję bardzo panie wójcie. Czy ktoś z pani burmistrz chciałby się odnieść jeszcze do tej wypowiedzi pana wójta? Bardzo proszę panie radny. Można panie wójcie, na siedząco. Proszę panie przewodniczący. Ja uważam, że sensem jest naprawdę to szkoda tylko pracy tutaj, czy całe to zamieszanie, gdzie ktoś próbuje, nie wiem, jakiś pobudek wykroić część jednego z Olecka, przyłączyć do drugiego. To ręce opadają, panie wójcie, naprawdę. Ja czegoś takiego nie rozumiem. Rozumiem, jakby do innej jednostki administracyjnej, prawda, ewentualnie to odpukać też, no to ja rozumiem, że trzeba by za tym być jakieś inne względy, panie radny, to inny pierwszy krok, to był pierwszy krok. Inne, czyli inny pobudek, ale tutaj kroić przykładowo część jednej wsi, chcąc ją rzucić do drugiej wsi, bo to czegoś takiego naprawdę nie rozumiem. No ale skoro są takie przewizje, tak się należy postępować, no to nie. Dziękuję panie radny. Bardzo proszę pana przyszedł. Znaczy to jest akurat moje podwórko, więc ja się wypowiem, jeżeli można. No, biorąc nawet pod uwagę, jeżeli się popatrzy na to z lotu ptaka, to nie jest trochę dziwna ta ich inicjatywa, dlatego że powiedzmy, oni się zawsze czuli, że są tak daleko od centrum, czyli od Białej, a są podporządkowani tej Białej, że są traktowani w pewnym sensie tak trochę po macoszemu. W tej chwili wybudowano kilka domów, które się stały łącznikiem takim właśnie między powiedzmy kolonią Biała a Kołodajem i to tak na logikę patrząc, to oni mają rację. Tylko cały problem tu się rozbił o to, że jeżeli się dowiedzieli, że muszą wymienić dowody, dokumenty, i tak dalej, to po przekalkulowaniu wyszło na to, że nie bardzo im się to opłaca, bo logicznie popatrzeć na ten problem, to oni mają rację. Oni mają rację, dlatego że do Białej jest 2 km, to nie oszukujmy się, a tutaj mają, byłby pewien kompleks, jakaś pewna całość. Także tutaj mówię, ja robię powiedzmy wbrew swoim interesom, no bo odłączając się, powiedzmy, mielibyśmy w Białej zmniejszony Fundusz Sueski i tak dalej, ale jak widać jeszcze nie dojrzeli wszyscy do tego, żeby to wykonać. Dziękuję bardzo. Ale to nieprawda, czy to pogłoski tylko, że oni, że to był pierwszy krok, a znaczy, chcieli się przejść do innej jednostki, aby nie ma potrzeby kontynuować jakiejś jednostki. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te konsultacje i tutaj rozmowę z mieszkańcami kolonii Pomontaja czy kolonii Biała, kolejna tematy, kolonii Pomontaja powstała nowa świetlica, które choćby zostały już zakończone. Wiadomo, że jest jeszcze część prac do wykonania, dlatego złożyliśmy z zamachowości do ośrodków wniosek o doposażenie tej świetlicy i o wykończenie. Kolejno, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o tam pytania, jak tu pan koordynator przedstawiał w swoim tutaj wystąpieniu, przygotowujemy projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej 335, która łączy Chojno z Jaroszówką, jak mówił, na drogę 840 gmin, to znaczy nie ma takiego liczonego odpowiedniego zjazdu i tam chcemy to
to zrobić. Kolejno przedstawiałem również mieszkańcom tamtych terenów, że koło nich idzie ten rozwiązek przesyłowy, który idzie zamienić z oczyszczalni ścieków i w najbliższej przyszłości kolejny drogi gminy po zakończeniu kanalizacji zamienić i rozwitek będzie przyłączanie właśnie Białej z tamtej strony, bo jest najbliżej tego poziomu przesyłowego. Czyli gmina o nich pamięta, gmina chce najpierw zrobić tą kanalizację, a później się będzie przymierzała do poprawy infrastruktury drogowej. Też tam jest ciemno, bo są nowi mieszkańcy na terenu, nie ma żadnych lamp. Też pracownicy nasi w zeszłym tym tygodniu oglądali możliwości techniczne przyłączenia tam właśnie lamp, żeby tam nie było jakichś ciemności. Dlatego też nie jest tak, że my nie myślimy o tych wszystkich miejscowościach. Wiadomo, że musi być planowe działanie, bo wiadomo, że możemy wszystkie środki skoncentrować na jednym terenie. Natomiast no, też musimy po prostu pamiętać o tym, że tam się rozwija budownictwo jednorodzinne. Tam powstało 34 domy w bardzo krótkim okresie. No i jeżeli chcemy, żeby nasza gmina się rozwijała, żeby przychodzili nowi mieszkańcy, żeby budowano domy, żeby pomóc się, to musimy coś z siebie dać. Dlatego w tym kierunku będziemy szli, no ale to są no, działania na przyszłe zaplanowania, bo w tym budżecie mamy niewielkie możliwości, żeby na przykład większe inwestycje robić na terenach, gdzie powstają nowe osiedla, bo tego też nie uciekniemy, prawda? Bo ktoś sprzedał ziemię, został milionerem, a my dzisiaj no, mamy problem, bo nawet droga, która jest tam, którą jesteśmy gotowi też przejąć, bo natomiast to jest związane też i z odwolnieniem tej drogi, bo na tej chwili jest działką, prawda? Działką rolną, gdzie są określone koszty. Ale no, taki stan zastali, to są nasi mieszkańcy i my się nie uchylamy od tego, żeby dbać o ich interes. Chociaż niektórzy są ich poza terenem gminy zameldowani, a są właśnie... Panie wójcie, nasi mieszkańcy, to jest najważniejsze, bo ja nie my nie żałujemy ten, tylko że, żeby ci ludzie chcieli się zameldować, to będziemy działać. To jest myślę też na odrębny temat, na, że chodzi o meldowanie się w mieście, a to już nie będę żeby ci dziękuję panie wójcie. Pan radny jeszcze odwrócę panie wójcie. Powiem panu, gdy pan obserwuje dłuższego czasu, i bardzo mi to wkurza i denerwuje, nie? Że najbardziej głośno krzyczą ci, wymagają, że takie pozycje takiej żądającej, nakazującej, mają do powiedzenia tym ci, którzy przykładowo wystawili tam jakiś dom, tyle mieszkania, to było tam przenośni oczywiście, zameldowani są pojmowie, ale wszystkiego się domagają. A ludzie, którzy tam powiedzmy ojcowie, dziadowie i oni od małego urodzenia mają podobne warunki też. Często nie ma drogi odpowiedniej, może tak jak chcieli, może nie ma kanalizacji czy czegoś innego. No jakoś tym się pochodzili, no czekają cierpliwie, bo rozumiem jaka sytuacja w gminie. Także nie dajmy też się tak zwariować, panie wójcie, powiedzmy tym głosom i tym takim nowym bogactwem, jakby można ich tak nazwać, bo to raczej ludzie albo młodzi, którzy się tam decydują na jakieś kredyty albo zamożni, próbują tutaj swoje się rozwijać na terenie naszej gminy, ale również trzeba pamiętać niestety, ale i o tych pozostałych, którzy rozdali na terenie naszej gminy, co zamieszkują, bo nawet bym się śmiał pokusić o takie określenie, że to im właśnie się należałoby, jeżeli to nie wynosi powiedzmy niż tym, którzy tam pewnie ten 9 czy 2 miesiące mieszkają na terenie. A mają najwięcej do powiedzenia. Znaczy ja uważam, że musimy dbać wszystko o interesy mieszkańców nowych i starych, w miarę naszych możliwości budżetowych, przynajmniej środków, bo wszyscy mieszkańcy stanowią wspólnotę samorządową i musimy na ile nam budżet pozwoli dbać o interesy nowych mieszkańców i tych, którzy są od zawsze podatnikami i mieszkańcami. Musimy tego wyprowadzić, tak jak powiedziałem, w miarę posiadanych środków finansowych. Dziękuję bardzo panie wójcie. Ja też tak popieram, że trzeba rozważać i nowych mieszkańców, i starszych, tylko wszystko z umiarem, z rozsądkiem i będzie wszystko dobrze. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Jeżeli nie, w związku z przerwaniem porządku obrad, zamykam 8. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie podziękować Oldalowi Pojdu. Nie przywitałem, ale za darmo nas tutaj nagrywają. A inni muszą zacząć. Jeszcze jest.